Będę się starał. Halo? Lepiej nie będzie, Halo? mówię od razu. Halo? Halo? Dobry. Halo? Dobry Halo? Wieczór, witamy Halo? Wszystkich bardzo serdecznie. Halo? 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 Dobra, cześć, witamy was. Witamy. Dawno się nie widzieliśmy. Jak? Ile to będzie? Miesiąc? Nie. To miesiąc, będzie, 4 tygodnie. To jest miesiąc. Był bit, był skip jednego tygodnia przez problemy techniczne, to takie ważne, mocne. No takie ważne, że Kadzio nie był przy kompie, Poker nie był przy kompie i ja nie byłem przy kompie. Nie, nie, to znaczy, nie było przy kompie. Ja obaj... nie byłem przy kompie, Mary nie był przy kompie, Poker nie miał kompa. Tak. Mary nie był przy swoim kompie, no bo przecież nie ten. Też nie miałeś komputera. Ja nie miałem komputera. I Kadzik też swojego nie miał, więc to był fantastyczny tydzień. Mhm. Na szczęście już się skończył. Więc na szczęście się skończy. Ja jeszcze jestem trochę bieda edition, tak jak widać po ryjcu. Ale no, będziemy już niedługo, następny podcast już powinien być w normalnym ustawieniu, więc dzisiaj witamy was. 34. odcinek podcastu Szybcy i Wygadani, na którym poruszamy tematy szybkie i wygadane, głównie toczące się wokół speedrunningu w Polsce i na świecie. Więc tyle z intra? Chyba tyle z intra. Trochę nadgoniliśmy. Ale na czerwono, intro nie przeczytaliśmy. O czym my gadaliśmy od tego czasu? No, miesiąc teraz nas też nie było. No to trochę faktycznie tam nas mogło ubyć. Więc jak ktoś jest nowy, to witamy serdecznie. Dużo się rzeczy się działo po drodze na naszym Discordzie. W sensie naprawdę dużo osób weszło. Jeśli dobrze kojarzę, to jak kliknę sobie members, ale mamy 814 członków, jeżeli jeszcze nikt nie wyszedł po tym at everyone. No weszło póki co dwóch. Póki co wyszło dwie osoby po at everyone, z racji tego, że było info o podcaście. Więc no, witamy wszystkich, którzy świeżo przybyli na serwer. Na poprzednim podcaście jeszcze było 500, teraz już mamy 800, więc tak. To spory zastrzyk. No i zajmujemy się tu speedrunningiem, nie tylko Minecraftem, jak wiele osób myśli. Nie tylko Minecraftem, Gothiciem i Minecraftem. I poradnikami po polsku do Gothica. Poradnikami po polsku do Gothica, główny zasięg. Tak, no niestety, w przeciwieństwie do poradników polskich z Gothica, podcast jest. I prowadzimy go we trójkę, ja jestem Kadzik, po stronie, czekaj, teraz dobre pytanie, po stronie okna, czyli tam jest Poker, a tam tak. Jeszcze dalej jest Mary. Tak. Ustawienie klasyczne, od ponad roku niezmienne. Poker, robisz tutorial po polsku do Gothic Craft? To jest taki serwer. To bardziej, jest serwer do Robloxa. To bardziej na naszą sekcję Q&A już niedługo. Tak, mamy sekcję pytanie i odpowiedzi, znak zapytania, więc tam możecie zadawać swoje pytania ze znakiem zapytania lub bez, a my odpowiemy na te pytania ze znakiem zapytania lub bez. Chociaż odpowiedzieć to raczej bez znaku zapytania. No. Także myślę, że jeśli chodzi o intro, ale na przykład pytanie chcesz bana jest już zakończone, jest już poprawną odpowiedzią, a jest mimo wszystko zakończone znakiem zapytania. Też, ale to nie znaczy, że każda odpowiedź będzie skończona z takim zapytaniem. To raczej nieliczne. Dobrze, ale już nie przejmądrzajmy się i nie przyjmijmy na osoby mądrzejsze niż jesteśmy nimi faktycznie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pierwszą rzeczą, jaką omawiamy, jest to, że spędziliśmy 50 godzin w GTA. Było super. No, było super, szczególnie nocna zmiana była fajna. Znaczy, ja to było nawiązanie, bo Mr. Post kiedyś spytany o to, jak on zrobił swoją trylogię Hando w jakieś 40 parę czy 50 parę godzin, powiedział dosłownie: no, grałem kiedyś 50 godzin GTA, w sumie fajnie było. Koniec wypowiedzi. Koniec dlatego wypowiedzi, no. Graliśmy przez 54 godziny w GTA, fajnie było w sumie. No tylko my nie naraz. Nie naraz. Bo się zmienialiśmy. Właśnie, może prowodyr tego przedsięwzięcia opowie, co to było, bo niektórzy może weszli na serwer po tym, jak już to miało miejsce. Dobra, mamy po koniec marca 2020, znaczy nie teraz, ale mieliśmy kiedyś, raz się tak zdarzyło. I powiem więcej, już się nigdy nie zdarzy koniec marca 2020. Miejmy nadzieję. I ten koniec marca, oprócz paru nieprzyjemnych rzeczy, przyniósł nam livestream z... A więc to był czwartek. Przyniósł nam gości robiących The Book 9.2 i ekipę, którzy robili Gran Turismo 4 na 100% i postanowili się zmieniać, kiedy im przyjdzie na to ochota. I całe przedsięwzięcie miało trwać jakiś tydzień, a ich było czterech i uznaliśmy, że to szaleństwo, ale w sumie
fajnie wygląda i fajnie się ogląda. Bo Gran Turismo 4 na 100% ma parę wyścigów, na przykład 24 godzinnych, więc dlatego Ma dwa wyścigi 24... Dwa wyścigi 24 godziny. No między innymi, chodziło mi o to, że po prostu to jest taka skala, że jakby tam są po prostu duże rzeczy do zrobienia. I dlatego to jest tak cholernie długie, jak tydzień. To było chyba ponad 120 godzin w sumie, czy coś takiego. No ja pomyślałem, żeby coś, ale na swoim podwórku też mamy coś podobnego, czyli Trilogy Hando z GTA, czyli GTA 3 Vice City i 100% na... na 100% po prostu zrobione z rzędu i rekord w tej kategorii nie jest duży. Śledzicie raz GTA 3, Vice City i San Andreas zrobione na 100%, zrobione na 100% z rzędu. Tak. Pisane, idziemy dalej. I GTA 3, Vice City i 100%. I to brzmi trochę jak szaleństwo, ale ludzie to już robili. Meno zrobił to w jakieś 23 godziny, więc nie wydawało się tak dużo, ale jakby nie jesteśmy Meno, żaden z nas nie jest takim pojebem. Grand Theft Auto 100%, półtorej godziny z tego co słyszałem. Więcej chyba. I postanowiliśmy, że spróbujemy czegoś takiego. Znaczy ja rzuciłem to, że ej, jak będziemy już się w stanie spotkać, a wszyscy, trylogia, ochujał chyba. No niestety jest taki problem, że jeżeli pokerowi rzucisz jakiś głupi pomysł, to ty zdążysz o nim zapomnieć po jednym dniu, on przez następne dwa miesiące będzie mielił to z tyłu głowy, czy to faktycznie idzie zrobić. A po dwóch miesiącach wyślę ci projekt zaproszenia mailem. I spyta, czy przyjeżdżasz z osobą towarzyszącą. Twoja pierwsza reakcja to pojebało cię, a druga reakcja, no dobra, niech będzie. I zebraliśmy się w ekipę, miała być nas szóstka, skończyło się na tym, że załapał się na koniec, ale niestety nie był na większości, więc w sumie była nas przez większość czasu piątka i zmienialiśmy się jak się dało i tylko ustaliliśmy takie niepisana zasada, że nikt nigdy nie zostaje sam. A moja niepisana zasada, właściwie ustna zasada z Dexterem była taka, że żaden z nas dwóch nie zostaje sam, nawet jak żaden z nas nie gra na nocnych zmianach, bo pousypiamy się, jak będziemy sami. No i przy takich paru istotnych zasadach udało nam się to jakoś przetrwać te 54 godziny. I skończyliśmy wszystkie gry i te wyniki były całkiem dobre. Mówiliśmy, że liczymy sobie od 48 do 72 godzin na to. Więc i tak ja jestem jakby, ja myślałem jakby 15 na trójkę, 15 na Vice City, 30 na San Andreas, czyli wychodzi 60, no czyli takie mniej więcej coś takiego. I trójkę i Vice City skończyliśmy grubo poniżej tego czasu, jakoś 13 coś była trójka, chyba też 13 Vice City. Vice City było jeszcze szybsze niż trójka. Bo jeszcze szybsze niż trójka, szczególnie, że jakby Vice City każdy z nas to najlepiej znał. Więc Vice City wiadomo było, że będzie lepsze, ale to inna sprawa. Teoretycznie w trójce dwugodzinny segment trzeba było raz powtórzyć całkowicie. Tak, też... ale jakby no w każdym razie wyszło nam wszystko poniżej estimate'u i San Andreas było największym zaskoczeniem dla mnie, bo zajęło nam tylko 25 godzin, co w ogóle nie spodziewałem się czegoś takiego, bo to jest ledwo dwa razy więcej niż World Record, a jakby biorąc pod uwagę, że... Po prostu podczas rana Hoxie bierze na plecy i ciągnie nas za ten worek. Tak, ale jakby jedyną osobą z nas, która grała w San Andreas na poważnie, to Hoxie. I to i tak nie Hando, tylko inne kategorie, więc jakby... No ja próbowałem się uczyć Eny, ale... No ale nie no, mówię o... Ja się przynajmniej nauczyłem snapshotów. No. Więc jakby to był całkiem, kurczę, dobry wynik te 25 godzin. Godzinny segment w trójce, a po ile nam czasu stracił na końcu? Gdyby robił to ktokolwiek inny, skończylibyśmy pół godziny wcześniej. Okej, ale zaraz do tego... Chciał zrobić więcej kontentu. Do tego przejdziemy. Tam było mnóstwo kontentu, który pewnie by się trafił na jakieś kompilacje, ale nie zrobiliśmy tego jeszcze, bo jesteśmy leniwi. Ale jest tego 54 godziny, więc jakby ciężko będzie przez to przerwać. Ja bym chciał zwrócić winę na pokera, bo ja się zgłosiłem, że będę robił highlighty, ale jeszcze nie mam od niego materiału i nie dostanę przez najbliższy miesiąc, bo jestem w Krakowie. A ja nawet nie wiedziałem. Dobra, to... Fajnie się zgłosił, jak ja o tym nie wiedziałem, nie? No to fajnie słuchasz, bo każdy inny wie, tylko nie ty. Super. W każdym razie możemy zobaczyć kawałek z tego pięknego wydarzenia. Jeśli chcecie zobaczyć całość, to no serdecznie zachęcamy, jeśli jesteście niezdrowi na umyśle. To ogólnie był... Tak przypomnę, tak pi razy okno, tak, chodzi o moment z pociągiem.
chodzi. Ogólnie zarys tego eventu tak schedule'owo, no wyszedł trochę w praniu. Wyszło na to, że tak, że Hoxie Poker i Dexter brali takie późne nocki. Ja z Kaciem braliśmy godziny poranne i jakoś w środku się spotykaliśmy wszyscy. Tak. To było fajne, bo Dexter i Poker musieli się walczyć, żeby nie usnąć. Ja z Kaciem musieliśmy walczyć, żeby nie usnąć, żeby wstać. Bo problem pojawiał się w tym, że oni w zasadzie byli trzymani za jaje, dopóki my nie wstaniemy. Ja już tam jakoś wstawałem do czwartej, ale to było tak. Czwarta, dobra, wstanę. Czwarta, ja wstaję. Piąta, dobra, Mary, wejdziesz. 5:30, dobra, Hoxie, wskocz na chwilę, ja pójdę, obudzę Kadzia. Kadziu, no już daj mi jeszcze godzinkę. 7, Kadziu wstaje, Hoxie schodzi. 9. Rotacje poranne i te wieczorne to były po prostu. Tak jak dobra, idąc dalej. 7. Kadzie wstaje. 9. Wstaje Dexter. Poker wstaje jakaś 10:11, a Hoxie śpi do 16. A dobrze nam to wyszło. Znaczy dobrze nam samo z siebie wyszło. Właśnie, Speed pociąg. Dobra, mamy kawałek nawet z timestampem chyba. Share. Keep. Copy. O, jakbyście chcieli to sami sobie obejrzeć u siebie, to wrzucę wam właśnie link na czat, a zobaczmy moment. Czy wrzuciłeś właśnie link na czat? Teraz. Okej, widzę, bo myślałem, że coś mi się czat rpie. Pit pociąg. Komendy, więc ja bym się szykował, nie? Tylko czy wiecie, jesteś lokomotywa właśnie lewitowała? Tak. Właśnie leci to kogwardą. Co tam jeszcze? Jeszcze z taki generalnie ta droga, no. Powiem tak, na pewno hashtag GSPS, hashtag GSPS był pierwszy, to nie było, bo po pierwsze to nie było GSPS-owe. No i w zasadzie tyle. Gdybyśmy to robili na GSPS-ie, to byłoby hashtag GSPS był pierwszy, bo tak naprawdę Hando, trylogii, Relaya chyba jeszcze nikt nie robił, tylko wszyscy... Relaya nie, był wyścig na którymś GTA maratonie, ale to było na poziomie... Jeden skończył w 35 godzin, drugi w 48, trzeci śpi... Jest 49 godzina, nikt już nie żyje, minus 49, Jamajczycy wyginęli. Tak. Dobra, a ogólnie z takich, jeszcze znalazłem z momentów, co zrobić, żeby nie zasnąć. Nie wiem, czy to... jesteśmy, dobra. 3:35. Byle przeżyć do następnego bitu na Rise FM, które słyszeliśmy już 17 razy całe, bo to trwa 20 minut. Dobrze się bawię. Nie widzę, bo mi net laptop by się zestrał, ale wierzę na słowo. Jasno się już robi. Ekwador Manieczki, dokładnie. Siegi. Jasno się już robi. O 4 nad ranem, nie, kto by się spodziewał. W górę. Tak. O, znaj. To tyle z naszych trylogiowych przeżyć. Tyle z naszych trylogiowych przeżyć, myślę. Będziemy jeszcze tym żyć przez najbliższy miesiąc i jeszcze później, jak już pójdą highlighty. I te highlighty na pewno będą w częściach, to mówię od razu, no poszanujmy się. 54 godziny kontentu. Highlighty normalnie trwałyby z dwie, więc... No i jakby cały... No a jak ty będziesz wycinał, to ja. Cały run musi być w częściach, bo ja jakby pomyślałem, a spoko, nie? Wstrzelimy 54 godziny wideo na YouTube'a. Mamy jedno lokalne nagranie, pojedyncze, które trwa 40, dzięki tak na zasuba. 54 godziny, mamy wszystko w jednym nagraniu, które ma 150 gigabajtów. Przepakowałeś się chociaż? Nie, bo nie miałem miałbym miejsce, ale nie było to potrzebne. W każdym razie, nie puściłem nawet Remuxa jeszcze tego, to wszystko w MKV jeszcze nagrane. Ale 150 gigabajtów i ja jakby trochę zapomniałem, że YouTube ma limit 20, że jakby to nie długość jest tutaj problemem, tylko to, że ten klip trzeba by podzielić ponad 7 razy, żeby na wielkość się zmieścił. W sumie nie dziwo tam jakby. Więc pewnie i tak wyjdzie na to, że jeśli będziemy to postować na YouTube, a w sumie kogo ja oszukuję, na pewno będziemy, tylko pewnie z jakimś 3-miesięcznym opóźnieniem, to pójdzie, jakby nie wiem, samo Sunrise będzie miał chyba 4 części. No bo nie zrobimy tego inaczej. To teraz możemy robić wyścigi, czego będzie więcej części, samej powtórki czy highlightów.
No. Dobra, słuchajcie, czyli myślę, że możemy przejść dalej do tych rzeczy, które mamy jeszcze. Czyli, o, chyba jestem pierwszy na liście. No, tak jak mi się nigdy. Wydaje. Jak nigdy. To, co u mnie, a potem co u Mego, a potem co u Kadzika, to u mnie. Może być. Zacząłem, wziąłem sobie ten raut, który zrobiliśmy na trylogię, który miał być taki po prostu. Aha, jakby każdy debil jest w stanie skończyć tę grę w ten sposób. I pomyślałem, wow, jak my to zrobiliśmy w 13 godzin z tą godziną straconą na. Z tą godziną straconą na. Na crashu, na paczkach, no to hej, no jakby ile można, no jakby więcej niż 15 godzin, to nie zrobię tego samemu, nie, że jakby nie zajmie mi to więcej niż 15 godzin i to nie jest najgorszy wynik, więc dobra, odpaliłem tę grę, odpaliłem tego auta i po prostu zacząłem robić to samo, łącznie z tym, że nie pamiętałem, gdzie są paczki i tak dalej, więc ich szukałem na bieżąco. I pierwszego dnia okazało się, że Hoxie skończył jedną z rozwałek na końcu gry czystym fartem i trochę sposobem, ale bardziej fartem. I wtedy Kolumbijczycy, których zabijamy miotaczem ognia, mają już kałachy, bo skończyliśmy exchange wcześniej, a to im daje kałachy. Kałachy to bardzo szybko zabija. Efekt był, dostawałem taki godzinny po prostu gangbang od tych Kolumbijczyków i się w końcu poddałem po jakichś 13 godzinach. No i o tym jaki to był błąd, boleśnie przekonał się nie tylko poker ranując to, ale także ja. Po poker robił to w nocy. I krzycząc na Kolumbijczyków po raz 30 za ścianą, obudził mnie o 7 rano. To była dobra godzina failowania dwuminutowego rampage'a, więc jakby szliśmy w dwucyfrowe liczby tak grubo. Po 13 godzinach. Dzień drugi to był Purple Nines glitch, czyli jeśli skończy się Rumble, czyli konkretną misję w grze i zapiszę, i potem zacznie się nową grę z tego save'a, to Purple Nines w ogóle nie ma, a wcześniej jest misja, żeby ich zabijać i wtedy się nie da ich zabić. I zrobiłem to, bo nie wiedziałem, że tak działa Purple Nines glitch. Słyszałem o tym tylko jako jakiejś takiej miejskiej legendzie. Nie wiedziałem, że to w ogóle istnieje na PC-cie. Dzień trzeci z EH Games, czyli strona, z której korzystaliśmy i jako też korzystam na paczki, rozwałki i takie inne, przestała działać po 5 godzinach, a ja ją jak debil odświeżyłem jeszcze. Więc już w ogóle umarła, więc ja czekałem jakąś godzinę, aż się ogarnie, ale nic się nie stało. Więc trzeci dzień też nie był, też się nie powiódł, ale czwartego zrobiłem 9.50, więc wydawało mi się, że to jest całkiem niezły wynik jak na ten raut. I potem poprawiłem to jeszcze ostatnim ranem na 9.27 i nie wiem do końca, zacząłem pracować nad swoim własnym rautem i zastanawiam się, czy następny ran robić jeszcze tak jak z tym rautem z trylogii, czy już testować swój. Ale to jest, fajne jest to, że kurde, nie spodziewałem się, że trójka ma takie fajne handle. W sensie, w Vice City miałbym dylemat, czy bawić się w... jak to się to gówno nazywa? Z taksówkami. TBD. Czy bawić się w TBD i próbować, czy próbować The Best Dupe, czy olać to i robić 100 taksówek i to by był cholernie nudny segment samemu. A 100% w trójce po prostu kończysz paramedyka, zaczyna się zabawa na kolejne 9 godzin. Więc jakby jest naprawdę no jest, super, w sensie w żadnym no momencie... No niestety największy problem jest, żeby rozruszać tego paramedyka, który no niestety jest... Nigdy nie zapomina, powiem tak. No, ten paramedyk w trójce jest najgorszy z całej trylogii, ale to jest inna sprawa, jakby po prostu paramedyk się kończy i naprawdę jest zabawa w tym. No jakby przez całe 9 godzin rana nie mam w żadnym momencie takiego momentu, że... Ale no dobra, jak uwalę 3 razy tę samą misję, no ale to jest logiczne, ale jak nic nie idzie źle... Gript jest fajny, jak już się go nauczysz, a potem hamujesz, a zapominasz, że deszcz pada i tak spadasz na ulicę. To jest po prostu najlepszy sposób na ten. Na szczęście na Gript jest instapass, więc... Ale Patriot Playground był spoko już po jakimś czasie. Wszystko w ogóle... Na serio, jakby oprócz... No, Gript mnie tylko trochę irytował, ale nie było tak, że rzucałem klawiaturą przez okno. Ale jakby serio, od momentu zakończenia paramedyka trójka handlu to jest sama zabawa, przynajmniej z tym routem, który robiliśmy. Zgaduję, że jak będzie bardziej, nie wiem, kompetytywnie, to może być mniej zabawa, albo jak będzie więcej instapasów i coś uwalę. Ale mój raut, jeśli nawet planuję, to jest po prostu handle z wszystkim, co mi się chce robić i instapasy są tylko takie, które są proste, łatwe i przyjemne. Żadnego gówna, który crashuje grę albo które wchodzi jak chce. Nie musisz instapasować wszystkiego, co możesz. Dokładnie. Guardcore Roundup może powstać mi... W każdym razie,
Dira, oprócz tego jeszcze Dira samego, bo chciałem to zgłosić na GSPS i nie wiedziałem, jaki dać estimate. I z, o czym później? 25-minutowym PB wybiłem 28 na pierwszej próbie Dirastu, więc wydaje mi się, że było całkiem ok. Co tam u ciebie, Mary? No więc sytuacja. Wracam sobie z trylogii, no nie? To był poniedziałek. W czwartek wyjeżdżałem na demo party. No i tak sobie siadam do kompa, odpalam go, a on nie. No i się zaczyna zabawa. Próbuję go połączyć, a on się nie. I zaczyna się wtedy zabawa, bo tak strzelałem, że może coś już z napięciem jest nie tego. No to otwieram go w środeczku. Wypinam jeden dysk. No dobra, odpalił. Zbootował do Windowsa. Wszedł na pulpit. Nie mijają 3 minuty, jest BISOD. To już się dobrze zaczyna. No to wyłączyłem go. Dałem mu tak z 10 minut, żeby odpocząć. To samo, włączam. No i BISOD. W tych samych okolicznościach, tylko inna tam przyczyna, bo wcześniej, bo najpierw to było coś z kernelem, teraz NTFS sys. No i doszedłem do metodą prób i błędów, że jest w stanie tak jakby utrzymać tylko jeden, jestem w stanie chodzić tylko na jednym, na dwóch dyskach w zasadzie, na dwóch rzeczach wpiętych po sacie, bo inaczej zaczyna wywalać z różnych powodów. Szczerze mówiąc doszedłem do wniosku, że to 12-letnia płyta na pewno się już pieprzy. Zasilacz wyeliminowałem, bo to jest 600W i nie miał problemu z napięciami wcześniej, więc mówię po prostu, to jest bardziej na moje wina 12-letni płyta, ale jeżeli się myliłem, no to mam przekijane, ale w każdym razie, no jeszcze, do dzisiaj jeszcze czekam na nowe części, na proca głównie, ale to tam na proca czekam, bo XCOM wzbudził we mnie nadzieję, nie product placement, ale bardziej, to nie będzie product placement, ale bardziej takie osobiste doznania, że jak chcesz kupić coś z Morali i jak czegoś nie mają, to tego nie możesz kupić, ale jak chcesz kupić coś z XCOMu i tego nie mają, to oni ci powiedzą, że dostawa już wkrótce, ale kupić możesz. Ja się tak wkopałem. I tak od dobrego ponad tygodnia już czekam na Ryzena 3300X, aż w końcu się wnerwiłem, powiedziałem, dobra, daj ta 2600X, który będzie ponoć, który dostawa jest, która potwierdzona dostawa jest jutro i teoretycznie na środę będzie, ale w każdym razie, no. Teraz stoję, awaryjnie stoję na ThinkPadzie, tutaj jest tej półeczce na PC, ta jest w ogóle uwiązane kablami. No i z racji tego, że na tym lapie mogę podłączyć Elgato i zachciało mi się w sumie robić speedrun Europe. No bo tak jakby trochę niedawno ogłosiliśmy event, jeżeli wiecie, o czym mówię. Jeszcze dojdziemy. No to tak sobie pomyślałem, a trzasnę sobie jakiegoś speedruna na konsoli. No i pierwszą oczywiście z racji tego, że jestem Saints Rowowiec, no to Saints Row Defert na Xboxie 360. Raz zrobiłem rana w kategorii DLC 4.30. To był pierwszy run w tej kategorii, więc no, wiadomo, darmo rekord. Ale drugi darmo rekord, który zrobiłem teraz niedawno, to jest w kategorii No DLC, czyli w takiej głównej, gdzie najlepszy czas to było 4.46 Unholy Tragedy, który zrobił dawno temu rana na Xboxie, no będzie ponad rok na pewno. No i ja sobie tak usiadłem, odpaliłem Xboxa, zrobiłem rana, stwierdziłem darmo rekord, wyszło 4.06. Wyszło 4.06, które wspaniałomyślnie moderacja Saints Row mi zatwierdziła na leaderboardach. Wspaniałomyślnie moderacja, która jest w składzie ja i Mary, zupełnie przypadkiem. Wspaniałomyślnie moderacja mi zatwierdziła rana. No i potem sobie pomyślałem, a co tam jeszcze? Odyn tam mam wgranego na Xboxa, no to sobie też trzasnę. No i zrobiłem w zasadzie jednego rana z kategorii, teraz to się nazywa Beat X Games America No Skips. Wcześniej się nazywał Dirt Tour Any Percent. To jest kategoria, w której po prostu kończysz wszystkie w dircie, w kolinie, w Colin McRae Dirt 2. Tak jakby jakimś takim wielkim celem, do którego dążysz, jest,
jest wygranie wszystkich X Games, tylko że X Games ci się odblokowują zależnie od tego, jaki level postaci masz wbity. A te levele się wbija kończąc wyścigi. Więc no, trzeba wiadomo, więc no w zasadzie kategoria no skips to jest w zasadzie najbardziej patologiczna, po prostu się ścigasz, przechodzisz X Games, no i tutaj zrobiłem takiego fajnego rana, też było jakieś 4.05, nikt nie, to był akurat też darmo rekord, bo nikt nie robił wcześniej tej kategorii na konsolach, bo w Dircie 2 jest podział na PC tej konsole. No i w międzyczasie, ale tego rana zrobiłem już na PS3, bo jak ćwiczyłem na Xboxie, to dostałem roda w pewnym momencie, pierwszego w życiu na tej konsoli, więc się obstrałem i od tamtego czasu tam nie ruszałem tej konsoli. Dostałem roda z przegrzania podczas grania, nie na starcie, jeżeli to cokolwiek znaczy, więc przesiadłem, więc... Co? Poker już googluje. Okay. Wydaje mi się, że to lepiej, jak dostajesz przegrzania, ale tak nie pamiętam dokładnie. No bo jakby to znaczy, że konsola się przegrzała jak grałeś, a nie przegrzewa się od samej, a nie, że już jest spalona. To znaczy, to mnie trochę martwi, bo ja mam wiatraki na 100% ustawione. To nie wiem. W każdym razie, no przesiadłem się na PS3, które jest cichsze, czy przegrzewa się bardziej, nie wiem, bo to fatka mimo wszystko. Ale jest cichsza, ma gorsze loady niestety. Na pojedynczym loadzie traciłem tak 5 do 10 sekund w porównaniu do Xboxa. Ale zabrałem się za kategorię Dirt True Low Percent, czyli teraz Beat X Games America with Skips. To jest kategoria, która powstała w zasadzie po tym, jak przyszedł pewnie już, jeżeli ktoś już siedzi na podcastach i słucha i trochę orientuje się, co na przykład Seven taki odjebał w Forzie Horizon, to może wiedzieć, dlaczego ta kategoria jest rzeczą. Bo przyszedł sobie Seven i doszedł do wniosku, w sumie nie trzeba wygrywać wyścigów, żeby ukończyć grę szybko. No i tak on ściągnął i w taki sposób on ściągnął 3,5 godzinnego rana do 2 godzin, mówiąc, że sub 2 jest dalej możliwe, ale on zrobił jednego rana, żeby mieć spokój i czeka, aż go ktoś przebije. Minęły 2 lata, nikt nie przebił. No ale wiadomo, jest podział na PC i na konsolę i akurat na konsoli w kategorii skips WR ma nasz rodak Ryzen, który wbił 2.30, jakieś... Nie, 2.42 wkręcił. Nie, albo 2.4... Nie, 2.3... Kuźwa, nie wiem. Wkręcił 2.4 z hakiem, tak. Mógłbyś sprawdzić, to ja będę opowiadał dalej w międzyczasie. Więc no wkręcił jakiś czas i pomyślałem sobie, a dobra, przebiję go. I niestety w Dircie 2, w Low Percent, problem polega na tym, że to jest mocna kategoria RNG, bo pierwsze 3/4, bo tak 3/4 rana w zasadzie się ścigasz, no nie, czasami tam skipujesz jakieś eventy. Jest taki fajny trik w Domination, gdzie trasa jest podzielona na 4 sektory i w zależności jak szybki tam jesteś, to dostajesz ileś punktów. Z reguły wyścigi z Domination mają trzy okrążenia. 2.32.53. 2.32, dobra. Trójka z czwórką mi się machnęła. Więc idąc dalej, no Domination było, no w Domination trzeba zrobić 3 kółka, ale jak na pierwszym kółku już masz max punktów, albo w ogóle pierwsze miejsce, to możesz anulować wyścig i mimo tego, że poddałeś wyścig 2 okrążenia za wcześnie, to i tak wygrywasz, bo miałeś najwięcej punktów. No ale w każdym razie, no pierwsze 3/4 rana trwa tak w miarę normalnie. Ostatnia ćwiartka rana jest parę eventów, które są tak jakby drużynowe, że wybierasz sobie kumpla i robisz z nim i się ścigasz z nim w teamie. No i potem tam ile punktów zbierze drużyna, która ma najwięcej, to wygrywa. Więc to się zaczyna problem, bo potem robisz chyba z 6 takich eventów, 8 chyba robisz przez całego rana. I problem polega na tym, że jak tylko je zaczniesz, to od razu je opuszczasz i modlisz się, że twój kolega z teamu cię wykeruje. Tak przez, to jest 6 wyścigów razy 2, no tak, to tak z 12 razy, no tak z 12 razy trzeba, musisz się modlić, że będziesz miał pierwsze miejsce, bo niestety przez to, że to robisz tyle razy, ran może iść od... No, zarąbiliście, kurde, zanim jeszcze skończyłem, to nie musiałem robić backup. To zanim jeszcze skończyłem,
to już, zanim jeszcze skończyłem to robić, to już miałem wystarczająco expa na ostatnie X Games, do zrobiłem wszystkie wyścigi po dwa razy, zrobiłem jeszcze backup, zrobiłem dwa backupy na gorąco i dalej mam za mało expa. To się stało w tym pierwszym wypadku, skończyłem z 2.45. Kolejny run nie był jakiś specjalny, chyba go nawet jeszcze nie zhighlightowałem, no ale myślę jeszcze trochę ruszyć tę kategorię. Ale ostatnio to też trochę mnie, na pewno nie do speedrunowania, ale jak teraz się na świecie zrobiła moda na Yakuza, to ja też zacząłem ogrywać z racji tego, że mam tylko, że moje najnowsze konsola Sony to jest PS3, a Yakuza Kiwami na PS3 jest tylko po japońsku, to jestem zmuszony ogrywać oryginalną Yakuzę na PS2 z angielskim dublażem, gdzie liczba motherfuckerów na minutę jest bardzo duża. No i jestem na dziewiątym rozdziale obecnie. Jak skończy się podcast, to prawdopodobnie pójdę ogrywać. Teraz ja pójdę wysmarkać nos i co u ciebie, Kaziu, w speedrunach? Super. Moi drodzy, chciałem tylko podkreślić jedną rzecz, zanim zacznę mówić. Podcasty z Merym. Patrzę w notatki. W notatkach jest jedna linijka. SR3 i Dirt na konsolach. Patrzę na timer. 10 minut rozmawiania o SR3 i Dirtcie na konsolach. No. Także to, co Mary napisze w dodatkach, nie ma przełożenia na to, ile będzie o tym mówił. Gdybyśmy porównywali czas do ostatniego podcastu, a nie do PB, to znowu byśmy się zastanawiali, czy Mary znowu dostał tych gra pokroju Maxa Payne'a 2 i gadał przez 20 minut. Albo Mortyra. Albo teraz na kompa i grają na konsoli. Dobrze, teraz już przechodzimy do sekcji kadzikowej, co u mnie. U mnie, no, wzajemnie z tego, że był miesiąc, a nie tylko dwa tygodnie od ostatniego podcastu, to też trochę się działo. Zacznę od tego, cytuję notatki dosłownie. Duet najlepszych lekarzy animu operacji z magicznym soczkiem, czyli ja i Pete po wreszcie kończymy Trauma Center. To, co nie udało się mi i Meremu, bo mieszkamy dosyć daleko, udało się mi i Pete, bo mieszkamy w tym samym mieście. I skończyliśmy to praktycznie dzień albo dwa dni po trylogii. Więc casualowo przeszliśmy całe Trauma Center New Blood, żeby się nie pomylić, na Wii. I mamy w planach, że to będzie zgłoszone na GSPS. Nie ten, bo nie zdążymy, bo mnie jeszcze w domu nie ma w Krakowie, ale na następny może jakiś co-op run z machania Wiimotem przed ekranem przez 2 godziny może być fajny. Machania. Takiego machania, dokładnie. I robienia pentagramów, bo to jest ważne w Krakowie, w komputer. Trzaskasz takiego pentagrama, że... I to ci liczy jako pentagram. To bardziej na DS-ie, na Wii akurat musisz się trochę bardziej postarać. Dobrze, co dalej? Ja się tylko wtrącę z jedną rzeczą, że to było tak, że dzień po trylogii był taki dzień odpoczynku i oni cisnęli w Trauma Center, siedzieli tam w trójkę zapatrzeni w jeden telewizor po prostu tak i bez kontaktu ze światem zewnętrznym, a my w tym czasie ustawialiśmy coś z Dexterem przy mikserze i zrobiliśmy jakiś przełom ustawiania w setupie i mówimy, ej, wiecie co, a teraz mamy tutaj takie coś, no i tak się da, a oni wszyscy, dostają sobie ten mem, to my jesteśmy tym gościem, a oni są tą kobietą. Przez cały czas. My tam prawda skupieni i tak dalej, znaczy... ze sobą, oni nam coś o mikserze gadają. Człowieku, daj się skupić, ja tu no. Raka będzie tam człowiekowi. Ale zabawa zaczęła się jak na mikserze, został odkryty delay, w którym można było sobie wytapować tempo i wiadomo, idą tylko wpuszczane manieczki, tylko i jest w górę, w górę, w górę. No i ciebie i Hoxiego przy tym nie było poker, ale z Kadziem, z Dexem i Speed po właśnie sobie tak robiliśmy, że były puszczane były malieczki i tak co chwilę tylko Mary daj mikrofon, bo wszyscy, Mary masz mikrofon, bo wszyscy się wstydzą. A potem Dobra. Po 2 minutach Mary jednak oddaj mikrofon, bo sąsiedzi słyszą. Mary, przekroczyłeś swój miesięczny abonament o 3 minuty już, daj Kadzikowi coś pogadać. Tak, właśnie, już rozmawialiśmy przez 11 minut. Xbox. To nie jest tak, że masz jedną linijkę i ta jedna linijka w notatkach oznacza 10 minut gadania, wiesz? To nie jest tak. To się tak nie przelicza. Co wy, chłopaki, teraz mówicie? No gdzie? Dobra, przepraszam. Ja pójdę wysmarkać jeszcze raz taki układ. Mary idzie się wysmarkać, dopóki ja nie skończę gadać, rozumiem. Inna sprawa, że mam wreszcie konsolę. Pokazałbym wam ją, ale zepsuję wtedy kąt kamerki, więc nie. Ale tam leży moje PS4, które sobie wreszcie kupiłem. Wersja chuda, czyli slim, w przeciwieństwie do mnie. I mogę sobie wreszcie grać w
takie cuda na przykład pokażę, Kingdom Hearts, jakby ktoś nie wiedział, także licznik zerujemy, powiedziałem ci o Kingdom Heartsach. I mało tego, udało mi się nie dość, że za fajną cenę kupić wreszcie wszystkie części Kingdom Heartsów na PlayStation Store, pomogę, więc już mam wszystkie. To jeszcze dzisiaj dosłownie przed podcastem zrobiłem platynkę w Kingdom Heartsach 1, moja pierwsza platyna w życiu na PlayStation i lecę dalej, może wszystkie części mi się uda, jak będzie spoko. A kto wie, może przy okazji jeszcze rany. Dalej, po trylogii to było, czy przed, jak zrobiłem tutorial? Ale to jest mało istotne. W każdym razie zrobiłem tutorial do Wiedźmina. To było po trylogii. W każdym razie zrobiłem tutorial do Wiedźmina. Ja już, pamiętacie ten moment w marcu, jak mówiłem, że za tydzień robię tutorial i potem go nie zrobiłem? No, to ten za tydzień był właśnie od ostatniego podcastu do teraz. Bo wreszcie mi się udało zrobić ten tutorial do Old Patcha, wideo, tutorial. Jest po angielsku, od razu uprzedzam, więc nie ma polskiej wersji. A kiedy będzie po polsku? Włącz se napisy. I trwa 4 godziny. Jest ładnie podzielony na sekty. Ja jestem osobiście z niego zadowolony, bo nie miałem aż dużo przygotowań do niego, a większość trików, które w ogóle są losowe i miałem wytłumaczyć, weszła mi od strzała. Zupełnie jakby. No na pewno nie przygotowałeś polskich napisów, więc to ułatwiło. Na pewno nie przygotowałem polskich napisów. Nie polskich napisów nie przygotowałem dokładnie, więc. Więc jest już poradnik do Wiedźmina. O, dziękuję, nawet zalinkowany tutaj przez miłą duszyczkę na naszym czacie. Więc tak, jest już polski, znaczy nie polski, jest już w ogóle tutorial do Wiedźmina Old Patch, bo jest pisany guide do każdej możliwej kategorii poza Old Patchem, bo nikt się na niej nie zna tak dobrze jak ja, nie chwaląc się. Dobra, pochwaliłem się w sumie, więc walić to. Tak, znam się najlepiej na tej kategorii na świecie, to zrobiłem tutorial. I jestem z niego dumny. Jak ktoś Ameryka ma piszczy. Jak ktoś ma ochotę renować tę grę, to zapraszam serdecznie do obejrzenia, jest to całkiem fajnie wyjaśnione i podzielone na sekcje na tyle spoko, że można sobie po prostu jedną sekcję naraz potrenować, tak mam nadzieję, że mniej więcej to będzie wyglądało. No i co do Wiedźmina, to moi drodzy, no Poland Mountain, co mogę powiedzieć, Poland Mountain, Poland Polska Górą, docenili nas, tak się mówi? Uznali nas. Za granicą nas uznali, ponieważ Wiedźmin 3 Old Patch będzie na nadchodzącym SGDQ Summer, tak. SGDQ Online 2020. Nie spodziewałem się, że tak asy zgłoszę, to co tam, nie? Ale no, dostałem się na GDQ. Jedyna moja możliwość, żeby dostać się na GDQ, to jest moment, kiedy jest online i biorąc pod uwagę, że liczyłem nawet, jestem jednym z 10 radów, które mają estimate powyżej 2 godzin, to to jest moim zdaniem duży zaszczyt, więc faktycznie nas uznali. Postaram się nie zawieść. Problem jest taki, że teraz nie mogę trenować, bo nie jestem w Krakowie i mam tylko kompa zastępczego, na który nawet Wiedźmin nie pójdzie już teraz, więc będę miał na terastowanie jakiś jeden dzień przed samym ranem. Ale postaram się dać sobie wszystko i zobaczymy, czy Poland Mountain będzie tak bardzo. Z innych polskich akcentów wiem, że Cruz też się dostał z Warframe'em, ale tak. Całym schedule GDQ jeszcze poopowiadamy. W każdym razie, jakby ktoś się pytał, czy Polacy na GDQ ranowali, odpowiedź brzmi, jeżeli nie do tej pory, to teraz już na pewno. Połechtałeś się w dzędzelek? Dokładnie. No to lecimy dalej. Ale to chyba i tak będę. Mary, przypominam, że ty 13 minut mówiłeś, więc daj mi chociaż trochę. Bo ja wolno składam zdania, okej? Okay? Mary to się turnął w dzyndzel, a nie się połechtał w dzyndzelek. Mary to tam pociągiem jechał. Fit pociągiem. Dobra, wydaje mi się, że w takim razie jesteśmy już zbani z tym, co u nas. Teraz ta krótsza część, powiedzmy. Chyba. Teraz to będzie speedrun, czyli co ostatnio w maratonach, ponieważ z racji tego, że jak słyszeliście, dużo się u nas działo, zwłaszcza u Merego, jak wiemy, to nie mieliśmy dużo czasu oglądać maratonów, a też te największe maratony dopiero przed nami jeszcze, albo w trakcie, więc z wszystkich maratonów, jakie były, ja osobiście oglądałem tylko jeden, jest to Australian Speedrun Marathon. Możecie zastanawiać się, dlaczego akurat ten konkretny. No bo były tam Kingdom Hearts. Ja właśnie nie lubię oglądać ASM. Trzeba zawsze ekran obracać. może sobie opcję w tym. W Windowsie! Faktycznie! Boże, pół życia zmarnowane. W Windowsie możesz. Pół życia zmarnowane. Po co monitor? Ja się dziwiłem, czemu ty tego CRT-ka masz do góry nogami. Powiedziałeś, nie komentuj, będzie dobrze, nie? No, Maraton oglądam. Obracałeś kiedyś 22-kilowego CRTK? Samemu?
Myślisz, że co, chciało mi się odwracać z powrotem? Ja prawie... I teraz w Windowsie możesz sobie wreszcie obrócić, żebyś do góry nogami, ale masz już normalnie ten obraz. Bo tak to w to GTA 3 Hando, to tak grałeś po prostu. Tak bokiem. To mi przypomina, że w sumie taka ciekawostka, o czym się Pitpa nie rado dowiedział, że jak macie PS3, to możecie na nim YouTube oglądać i Twitcha. No co jeżeli... nie przydało Mary w ostatnim czasie. No, ja już mam za dużo urządzeń, które odpalę mi to. Bo dobra, idąc dalej, no to było Australian Speedrun Marathon 2020. Schedule może na czacie albo na taśmie profesjonalnej gdzieś się pojawi. Bo tam podlinkowany jest. Nie to. Tak to do ciebie poker, że taśma się. To. No to jest schedule. Z rzeczy ze schedule'a, które ja osobiście obejrzałem, to od SRD Hearthstone Galakrond's Awakening, co o dziwnej godzinie strasznie dla nas, ale widziałem powtórkę. Ja lubię ogólnie rany z Hearthstone'a, bo są śmieszne. No i SRD też jest śmiesznym runnerem, więc fajnie mi się to oglądało. No i Kingdom Heartsy na początku były Birth by Sleep 0.2, dlatego że to jest najkrótszy run Kingdom Heartsów w ogóle, jaki da się zrobić. No i potem trochę nockę przesiedziałem, ale Kingdom Heartsy 2 Final Mix, mam od tego taśmy nawet, więc można wrzucić jakiś kawałeczek, żeby tam po prostu pokazać. Najlepsza kategoria, czyli N% Critical, robił to Damidget, czyli ktoś, kto się zna na grze jak najbardziej, a komentował to Nintendo, który chyba obecnie ma WR jeszcze w tej kategorii. Wiem, że do niedawna miał. Gdyby tylko się dało sprawdzić. Mam nadzieję, że polski slot na SRC jest wolny. No wolno działa, ale zwolniony przynajmniej. Hoxy. Przypominam, że specjalnie musieliśmy tego wodę odwracać wcześniej na taśmie, więc docencie. No, przekodowany. Przekodowany. Speedrun.com, side is under lot of pressure. No to się nie dowie chyba. Można sobie ustawić taki skrypt do FFMP, że przyciąga ci... Jaka gra, bo ja ci ukradłem ten slot, wcisnąłem się. Okej, na Critical Insert Logic ma WR-a. Okej, Nintendo jest drugi. Ale no Nintendo się zna, bo jest drugi. Damage, który robił rana, też się zna, bo jest piąty, więc... I tam ma sub 3 dosyć siermiężne i mocne, więc no znali się na rzeczy i się to fajnie oglądało. Na czacie jeszcze link podrzucę do schedule, już ja dam radę, bo już ja wrzucę. Podrzucę, jakbyście mieli jeszcze jakieś inne rany do obejrzenia sobie, ochotę mieli, to możecie zobaczyć, co tam było. Są jakieś tutaj fajne gierki, Crashe są wszystkie trzy i to nie wiem, to jeden jest Insane Trilogy, a dwa nie, więc nawet dla każdego coś nowego, albo nie, starego po prostu. Są Ratchety, z tego co widzę, jest Shantae, z takich rzeczy, które chciałbym sam obejrzeć, klasyki w stylu Ocarina i Link to the Past, ogarniecie sobie. O, dobra, a myślałem, że już... Ogarniecie sobie. Mi się ogólnie ten maraton podobał. Jest z schedulem dosyć ładnie ułożony i ma dużo różnych rzeczy, więc będę nadrabiał na pewno. Właśnie, nawet Malucha nie było. Ja miałem zażartować coś z tym, że GTA nie było, to nie oglądam, ale Shotu nawet zrobił to jeszcze lepiej. Malucha nie ma, to gówniany event, nie ma co oglądać. Dobra, no ale no, cóż się dziwić, ciężko się jeździ Maluchem po suficie. Jak nie ma X, tak, to też. Jak nie ma gry X, która ma mniej niż 5 followerów na SRC, to w ogóle nie ma po co oglądać. Dobra. Nie rozumiem, jak można taki maraton zrobić bez strażaków? No, ja nie wiem. Dobra, to ja zrobię takiego segwaya w nasz następny segment podcastu. I jeszcze się tutaj pozwolę wtrącić na sekundę, bo tak mimochodem otworzyłem Keep Talking and Nobody Explodes na SRC. I tak się składa, że w tej grze są trzy główne kategorie i dalej są same Ajele, co nie? No ma to sens. Robiłem tego rana na GSPS-ie, więc mów mi dalej. No i w sumie tak się dobrze składa, że są subkategorie na PC, na konsolówkę, na telefonówkę i na VR. Wszystkie rany, łącznie w Ajelach i w głównych kategoriach, są robione wyłącznie na PC-cie. To ciekawe, bo no, jest to koop wcale nie najszybszy sposób rozwiązania. Koop na telefonie, go. I mean, jeżeli masz sprawne rączki, to chyba na VR-ze powinno być podobnie szybko. No, jeśli chodzi o kontrolery do VR-a, to obracanie tą bombą jest moim zdaniem precyzyjniejsze i przyjemniejsze myszką po prostu. Na indeksach może już w miarę okej by było, ale nie wiem, nie znam się, nie jestem aż taki bogaty. Czy jak kupię, słuchajcie, bo ja myślę, że wiem jak zrobić, żeby świat eksplodował.
Jak kupię sobie takie okulary do VR za dwie dychy z Biedronki, wsadzę tam telefon i odpalę Keep Talking and Nobody Explodes i zrobię rana i jak wrzucę, to to jest VR czy telefon? I myślę, że wtedy SRC padnie, ale to raczej, o to raczej nie trudno. SRC padnie? No co ty nie powiesz? Wystarczy, że odświeżysz stronę dwa razy. Żaden. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Idziemy dalej, możemy splitnąć i ja ostatnią rzecz powiem w najbliższym segmencie i oddam wam głos, bo się rozgadałem przez ostatnim czasie. Dobrze, co ostatnio ogólnie w speedrunningu? W speedrunningu działo się dużo w jednej z gier, którą runuję i paradoksalnie nie jest to Keep Talking and Nobody Explodes, jest to moja ulubiona, jeśli chodzi o leaderboardy, Anno 1404, ponieważ ludzie stwierdzili, że w sumie ta gra jednak istnieje i chcą sobie poranować, a do tego niedawno wyszło Anno History Collection, czyli zebranie Anno 1404, 1503, 1703, przepraszam, nie, czekaj, 1701, 602, 503 i 404, czyli wszystkie errory, w History Collection, czyli w pakiet, który przerabia je na nowsze pecety i można odpalać je na przykład w 64 bitach, co nie było dozwolone, bo te stare to były gry, bo wiecie, nie dało, bo były 32 wszędzie. Anno to dziwny sposób wymawiania Saints Row the Third. No i gra ożyła z tego powodu, że wyszła History Collection, bo Tokaloni, który jest modem tej gry, stwierdził, w sumie zrobię wreszcie run. Już nie lecz kopiącego. Już nie lecz kopiącego. No i jeśli chodzi o Anno, to mało tego, że wreszcie jest run w więcej niż jednej kategorii na leaderboardach, bo już jest w dwóch. Z 20 chyba, które są możliwe. O, Meregorz. Nie wiem, że wis klikłem. Boże, ja myślałem, że ja przypadkiem wcisnąłem jakiś losowy przycisk na klawiaturze i w tym samym momencie to się stało. I ja pierdolę, co ja zrobiłem? Nie, co to było? Nie, przepraszam, bo ja chciałem kliknąć na głosowy jako kanał tekstowy, a wlazłem na inny kanał na Voice. Dobra, nie przerwaj sobie, ja już naprawiam sobie jasność. No i jak ktoś wie, ja bardzo lubię leaderboardy Anno 1404, bo jest 30 różnych możliwych kombinacji na leaderboardach, jakie rany możesz zrobić i pełna jest tylko jedna. A mówiąc pełna, mam na myśli, są tam dwa rany, mój i to Kaloniego. Jeśli chodzi o N% Fast Forward, Easy, Dialogue Skip Go, albo Yes, Game Type, History Edition, albo Original, bo jeszcze trzeba dodać 30 wariabli. Tak, Toka nie potrafi zarządzać leaderboardami. Ale potrafi przynajmniej reroutować gierkę, bo na History Collection nie to jeszcze zrobił Load Remover, to jeszcze zaczął grindować ILE i zrobił rana z całej kampanii, co zajęło mu 40 minut. I zrobił rana z Fast Forward, bijąc mój bardzo, bardzo kompetytywny rekord świata. I ma teraz sub 10, bo 9,59, więc to jest bardzo dobry wynik. Nie mogę się doczekać, aż przyjdę do domu mojego w Krakowie i pobiję go, jak tylko siądę do komputera. Bo po prostu skopiuję od niego rauta i użyję tego glitcha, który ja znalazłem, a on nie chce używać, bo nie. Bo on lubi z dźwiękiem, a ja wolę mieć wygodnie speedrunning zrobiony. Nie chcę wchodzić w szczegóły, o co chodzi, bo wywołam znowu burzę. Iż wystarczy, że Anno jest burzą. W każdym razie jest zrobiony guide nawet do wszystkich ILE, Anno odżyło, to Kaloni zrobił run więcej niż jednej kategorii, więc ten... Ale jak poszło hasło od innego członka społeczności, ej, słuchaj, w sumie większość tej kategorii jest pusta, może jej usuniemy? Powiedział jednoznaczne nie, bo może ktoś je zrobić, a to ogranicza accessibility tej gry dla nowych runnerów. Takie są argumenty. Dlatego nie słuchamy fanów Bayernu? Nie dawać ludziom, tak, tych od leków, no. Nie dawać ludziom, którzy nie mają... którzy nie ogarniają leaderboardów, moderacji leaderboardów, a jeśli są od 10 lat speedrunnerami i tak nie ogarniają leaderboardów, to są wyjątkiem i im też nie dawać. Dobra. Jeżeli masz... Dobrze, 20... ja już się moje miesięczne... Są... Miesięczna żółć o Anno wylana może ci przejąć. Są pewne podstawy, które każdy, kto dostaje moda, powinien zaznaczyć, tak, zapoznałem się z tym tekstem i tam powinno być właśnie, że... Rany i dopiero kategorie. Kategorie puste nie powodują ranów. To nie działa w dwie strony. Who looks like a boyfriend, but not looks like a girlfriend. You know, że nie w dwie strony. Sorry. Tylko w jednym. Dobra.
Słuchajcie, mamy dużo rzeczy do, z tego, co się działo, więc nie będziemy... No jest, no, tak nałożyły się niestety dwa podcasty. No bo był miesiąc. Więc proszę poker, proszę poker, uruchom generator runów Tegrona. Dobra, Tegron, The Crookedman, dobra, przeczytajmy wszystkie Tegrona, bo o każdym z nich mamy o tyle samo do powiedzenia, czyli całkowite zero. To znaczy, Tegron mógłby... To są gierki w jakimś RPG Makerze, wiadomo. To co, znaczy bez... która gry z RPG Makera, znaczy, nie wiecie, jest to okej. Okay. Znaczy wiecie... Bez... Taka, że kompletnie się nie znamy na tym. Tak, więc... tak, bez king shame'owania, nie? Tylko po prostu... bez king shame'u, tylko po prostu nie znamy tych gier, więc jakby wrzucił, dosłownie jakby wymyślił nazwę gry i nazwę kategorii, to byśmy powiedzieli... Tak, generic game name any% but end 17. Fakt, no tak, jasne. Zapomniałem. Dobra, to dawaj ty poker pierwsze 7, ja drugie 7. Tegron The Crooked Man, Bad End 1, 19, 16. Tegron The Sandman, Bad End 2, 44, 35. Madfather, Good Ending, Any% 44, 59. IB albo LB, Promise of Reunion, 30, 06. IB. Nie skipnąłeś. Co, gdzie skipnąłem? Nie skipnąłem. A, nie podpisałeś go. Descendment, Good End 1, 51-35. The Count, Lucanor. Any% 15-29. I The Sandman, Good End 1, 50-19. Dobra, teraz lecimy dalej. Tegron, The Sandman, Happy End 2, 19-17. The Sandman, Bad End 1, 44-03. To oznacza słeb w The Sandmanie już. Akai Corner, Neutral Ending, 4-56. IP Together Forever 26-44. The Boogeyman Bad End 3 38-22. I Madfather Bad Ending 30-39. A jeszcze nie. The Boogeyman Bad End 3 31-03. I The Hangman Bad End 2 39-12. O kurwa. The Crookedman Good End 59-47. IP Whenever 26-44. Together Forever. We're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal right here. Dobra, idźmy teraz do reszty ranów. Zbiorczo gratulujemy Tegronowi za wszystkie te wyniki. Może kiedyś się zrozumiemy. Dobra. O, pospoś najpierw burzy, nie aż takie no-name'y, a potem, że jednak no-name'y. Okej. Okay. Dalej. Idziemy dalej z no-name'ami. Warriors, SR3, Any% No DLC 3.26.19. W momencie postowania WR. Nie. W momencie postowania WR, tak. Boże, byliście u nas na trylogii. No nie, to ja brałem ten, który jest na live splicie. Nie wiem, który sobie ustawił. W każdym razie, wydaje mi się, że to jest jedyny run Warisa, który jest tutaj, więc możliwe, tak mi się całkiem wydaje, że to było to. Dobra. Horizon Chase Turbo Tournament Amateur for Players PS4. By Moi, Dexter, Mary i Pitpo. Bo ja wtedy byłem w Biedronce. Czasu oczywiście nie spisałeś. 34 minuty? 35 minut? Darmo rekord w każdym razie. Okej. Okay, w każdym razie, tak, dostaliśmy darmo rekord, bo zrobiliśmy gierkę, która jest w dowolną liczbę osób i są osobne kategorie na osobę, dwie, trzy albo cztery i cztery miały same puste kategorie, więc po prostu zrobiliśmy najkrótszą i dostaliśmy darmowy WR. Mhm. Idziemy dalej. Shotu. Flynoid N% 22-28. Flynoid to... Nie, Flynoid się jakoś inaczej po polsku chyba nazywał. Shotu, coś ty wiedział. Efelionoid to jest jakiś... Muktrix. Czekaj, bo Efelionoid to jest jakiś build FL Studio, czy... Dobra, nie, przepraszam. Mówię Flynoid, jedź bez dowodu. Flynoid, jedź bez dowodu. Lataj bez dowodu. Lataj bez dowodu. Dobrze, idziemy dalej. Rytin, Red Faction Guerrilla, N% 2.56.35. Tak jak Galo wzięła się trochę i robi dalej, bo to... I właśnie wtedy się... Rytin właśnie kiedy jakoś stosunkowo niedawno się dowiedziała, że to samo, że Red Faction jest robione przez to samo Volition, co robi Saints Row. Prześwięcę od innego Volition, które nie robi Saints Row. No. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No, nasza trylogia. W naszej trylogii ostatni czas to było 54 godziny, 57 minut i 8 sekund. Byłoby krócej o pół godziny, gdyby ktoś stawał.
By ktoś wiedział, co robi. I nie odwracał się, jak jak Mer powiedział, pokazuje, że będzie... mema. Jak Mary pokazuje mema. O, Kira 96, Team Fortress 2, Basic Training, bez skryptów, 10.58. A teraz ze skryptami, pół życie, kly, atykyny i enty, skryptet 303. Gatar zrobił tym WR, ale chyba ktoś, chyba MX zdążył przebić, nie pamiętam. Idziemy dalej. Psychotropic, KO2, Any Person, the Digital Version. Godzina 02.14. Digital, czyli wiadomo, Steamówka, która dość niedawno okazało się, że sprzedała się, że na Steamie sprzedała się w 1,5 miliona egzemplarzy, przebijając dwukrotnie sprzedaż oryginału. Digital version, Kylie, give me one more chance. Tak. Dobra. A propos oryginału. Co a propos oryginału? A! Kolejna pozycja. No. Następna. N% Retail. Psychotropy. Który ma tam... KO2. I który ma inne triki chyba. Ma gorsze triki. Okej. Okay. Godzina 10.58. W sumie śmieszne, że ma gorsze triki. Tak, niestety no... Ja przestałem ranować Retaila, bo jest taki... Ja przestałem ranować KO2 w momencie, kiedy główną kategorią był Retail, a Steamówka dopiero wyszła. Jak się okazało... Ja wrzuciłem to w sumie, bo się okazało, że nie można robić dużo trików z Retaila, ale okazało się, że Steamówka ma przyjemniejsze. Okej, okay, to idziemy dalej. Jakaś jazda na koty. Rytin, Garfield, Lasagna World Tour, Any Percent, godzina z rejonowania... Co to do cholery jest? To jest ta gra z kotem, tak? Ta gra z Garfield? Nie, a ta gra z kotem. Ta z kotem. Ta o kocie. Matic, GTA 5, Bureau Raid. To nie, że sama misja mu zajęła godzinę 7. Tylko godzina 7.35 w segmencie Bureau Raid, który chyba się kończy. A nie, myślałem po prostu, że nie sama misja zajęła mu godzinę 7, tylko godzinę 7:35. A tak, bo tutaj jeżeli ktoś jakiś czas temu w GTA 5 zrobił się, jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie jest mój Trevor Percent, gdzie jest mój darmo czas w Trevor Percentie, to nie ma już kategorii Trevor Percent, tylko jest w misku kategoria segments. I tam są segmenty, że w sensie cały run jest podzielony na jakieś części. I na przykład Bureau Raid to jest ten segment, w którym się najeżdża na FIB. Tylko nie wiem, gdzie on się zaczyna. Wiem, że się na raidzie kończy. Ja też nie do końca ganiam te segmenty, bo to już jest grubo poza moim zainteresowaniem. Znaczy grubo po moim jakimkolwiek zainteresowaniu GTA 5 w sumie. Więc. To chyba był Trevor, ale Splitter miał źle nazwane, co? Co? Czekaj, to aż muszę zweryfikować w takim razie. Aha, no tak, ja po prostu dzisiaj przepisywałem te rany. Że to był Trevor, tylko miał źle. O Jezus, tylko teraz przewijać, dlatego to będzie ciekawie. Nie, stój, ja już stąd widzę, że jak wrzucił teraz Trevora, tego nowszego, to na ostatnim splicie miał minus 20, jest 1.07.15, czyli tak, Trevor. Aha, to był Trevor. Czyli Trevor, dobra, nieważne. Czyli to nie był Bureau Raid, tylko Trevor Percent. Czyli od początku gry do ukończenia pierwszego napadu. Dlaczego to się nazywa Trevor Percent? Bo społeczność GTA 5 ma czasami... Nawet jeżeli jest jakiś... Nawet jeżeli jest głosowanie, to wyniki są ciężkie. Trevor jest uzasadniony, akurat tak mi się zawsze wydawało, bo alternatywna nazwa tego było Beat the Jewel Store Job i jakby to jest po prostu cholernie długa nazwa na kategorię. Chociaż jest bardziej adekwatna, bo wtedy wiadomo, co trzeba skończyć, a Trevor to niby jest odblokowanie Trevora, ale tam są misje, które można zrobić wcześniej albo później. No ta, i tak, przecież dalej. Jest ta misja, czekaj, co to było? Long Stretch chyba tak, też jeszcze jest? Long Stretch można, tak. Long Stretch jest, możesz go zrobić wcześniej albo później, więc teoretycznie Long Stretcha mógłbyś zrobić przed skończeniem Trevora. Dobra. Czyli to był jednak Trevor, a ja po prostu nie wiem czytać. Crab robił złodzieja, czyli Tony Hawk's Underground Any Percent. Bo było jakiś czas temu, nie wiem czy to jeszcze jest aktualne, że było tego, że ktoś rzucił jakąś ilość pieniędzy, jak zrobisz WR w fagu, czy tam sub 30. Więc tak napisałem do Crab'a, ty stary, Awa, żebyś tak zrobił. No w sumie chciałem narastować faga. A no w sumie spoko. No czyli... Zdegasował. O.
Dalej. Kira zrobił Arcus 2 na, w kategorii Minotaur procencik w 56-59 i nie wiem, co to jest sakrament, szczerze mówiąc. Kuźwa, chciałbym... Jest jakiś... To nie są jakieś puzzle? Puzzle? Ja mógłbym... Jakbym na cokolwiek mógł głosować, bo w sumie nie... Nie, Mary, to jest jakiś RPG. Ale taki... To Rytin pewnie też ranuje, ale wiesz co, taka grafika trochę no... to jest chyba fleszówka. Wiesz co, ma jakby logo... Ma logo Armor Games, więc... Więc no... więc chyba to fleszówka. Dobra, w każdym razie jakiś RPG na fleszówkę. Aha. Ginger zrobił Batmana Arkham Knight, jeden z DLC, czyli konkretnie A Flip of a Coin w 5.20. Szwi zrobił, z tego co rozumiem, jakby swój pierwszy speedrun, dlatego go honorujemy. Działo portalowe w Portalu 2. Z tego co rozumiem, to jest nazwa poziomu. Jednego z leveli, tak. Jednego z poziomów i w 30-35. 30 sekund. 35 sekund. Martins w Saints Row 3 zrobił WR. Nie wiem, czy dalej obecny, czy tylko wtedy, tak. Ale dalej obecny. 3.16.31. Zrobił sweepa w N% jednoosobowym. O. No ciężko, żeby w kopie zrobił samemu, nie? Tak, w sumie w handlu nie ma jeszcze. Wink, wink, Martins, masz robotę. Słuchaj, wychodzisz z roboty o 15, to tak wrócisz o 16, to tak wrócisz o 16 do domu, zaczniesz szana i o 22 już będą ludzie szli spać, to tak można, się w 6 godzin. Można iść spać, panie. Gibson, który miał ponoć zrobić rana na podcast, ale chyba nie zdążył. Harry Potter i kiełbasa prymasa N%, czyli druga część pierwszej trylogii, 32 minuty 23 sekundy. Druga część pierwszej trylogii składająca się z jedynki, dwójki i trójki. Tak. A druga trylogia ma cztery gry. Dobra, Rypin. Rypin, K.O. Truhando w 52. K.O. 3 Truhando, prawda? K.O. 3 Truhando. Nie umiem pisać. K.O. 3 Truhando z 52.50. Widzicie, jak nie umiem się czytać, to przynajmniej możesz pisać, bo tylko nie przeczytasz tego, co już napisałeś. Ale jak się nie umiem czytać i pisać i jest się mną, to... Przewalone życie. Nie polecam. Właśnie, bo Rytin tutaj trochę zrewolucjonizowała KO3, w sensie przyszła i jej się chciało. Tak na odmianę. Bo KO3 to trochę stało odłogiem, bo było w zasadzie tylko N% i nikt tego nie ruszał. To przyszła, zrobiła Truhando, zrobiła All Artifacts, nową kategorię. Nie wiem do dzisiaj, na czym polega All Artifacts, muszę kiedyś ograć KO3. O, właśnie, taka ciekawostka propos KO3. Wiedzieliście, że wyszła oficjalna węgierska wersja KO3? I że ma węgierskie tłumaczenie i węgierski dublaż. Mary, czytując opis, All Artifacts przechodzi grę zbierając wszystkie artefakty. W nawiasie, kto by pomyślał? Okej, okay, dziękuję. Myślę, że to odpowiada na twoje pytanie. Zrobiła all A i ten moment zawału serca, jak wózk nastawia się, że usłyszy as. Węgierski jest najszybszy. Czyli węgierski jest najszybszy. Flower to stajmował w końcu? W końcu policzył. O Boże. Węgry mistrzem Polski. Dobra. No, Polska dla Polaków, Węgry dla Węgrów i Polaków. Proszę. 8 sekund szybszy Weny. Okej. Okay. Pobity rekord to 4 sekundy. Uuu, nawet Weny już poszło. O kuźwa. Dobra, idziemy dalej. Ziemniaków księżyc dla księży, czy jakoś tak? Szotu. No właśnie, Szotu o Wilkubowa. 112 Operator, Campaign Percent, 2.11.30. Jeśli lubisz takie gierki, to zapraszam do strażaków. I teraz trochę zaczynamy, bo teraz zaczynamy taki mały, maluchowy segment, bo maluch niedawno wstał. Mały maluchowy... Chyba bardziej odpalił. Aha. Na chłodzie. Haha. Więc lecimy. Magentically to zrobił w maluchu All Tracks Top Tuning 25-30. Właśnie, bo była taka mini rewolucja, bo dzięki takiej fajnej... Tak,
dzięki takiej fajnej stronce, którą byśmy może pozdrowili, ale ona już się na nas obraziła, dowiedzieliśmy się, że jest, nie dość, że jest do malucha Racer patch 1.5, to jest jeszcze wersja deluxe, którą myślałem, że tylko gdzieś reklamowali i nigdy nie było, ale jest. I okazuje się, że dochodzą jeszcze z 3 trasy i Mini Cooper, z czego Voltrax się tych 3 tras nie liczy, bo tworząc te kategorie myślałem o tych podstawowych zawsze trasach. Ale jeżeli ktoś chce robić dodatkowe trasy, to zapraszamy do Aieli. Może kiedyś zweryfikuję. Dobrze, ale wracając. Maluch Racer All Track Stop Tuning Magentic Lee 2530. I chwila przerwy. Talos. Talos NPR set w wykonaniu depresji. I co tutaj oznacza to 4-3-4-4 poker? No dwa czasy. Zgaduję, że jeden to RTA, drugi to jakiś loadless albo IGT, ale chyba więcej loadless. O. Czaję. Dobrze, idziemy dalej. Magentic Lee, Maluch Racer 2. 55 minut 45 sekund. No i dlaczego tutaj było na czerwono? No bo było na czerwono, bo było po prostu napisane Maluch Racer 2 bez. No tak, bo ja przepisałem następny run Magentic Lee i potem się kapnąłem, że to jest poprawione PB, więc zmieniłem wyżej. A, okej. Okay. No i tak mogłeś robić przez pierwszą połowę też. Idąc dalej. Pierwszą połowę? No przez pierwszą połowę tego, bo zauważyłem, że niektóre czasy to są wcześniej, na przykład na samym dole musiałem cię poprawić, bo wpisałeś stary PB Pit po czym za chwilę. Nie, bo wcale, no... Bo wcale Pit po nie zrobił tego... Wcale Pit po nie zrobił PB 15 minut przed tym, przed podcastem. To nie było 15... Dobra, nie będziemy wnikać już dalej, idziemy dalej. Hoxie właśnie machnął się, bo ostatnio jest w Modena Jakuze. To się, czy to z wyścigu było? Dobrze kojarzę? Kadziu? To nie było z wyścigu, jeśli dobrze kojarzę. To nie było z wyścigu. W każdym razie, Yakuza 0, czyli prequel, Eddy Percent, 4.38.58. Nie mam pojęcia. 0 było z wyścigu. Okej, dobrze, idziemy dalej. Tarnawina, Ratchet i Clunk. Trójeczka, New Game Plus, No QE. Quit Exploit. No Quit Exploit, 28.56. Idziemy dalej. Tarna tutaj małymi kroczkami, ale już niedługo będą światowe WR w Ratchetie, ja już to czuję. Po prostu usiąść, piąć dupę, zrobić Ratcheta. Cześć Zipson, dzięki za raida. Zipson w końcu skończył ten raid. Czy zrobił to PB, o którym mówił, że jeszcze przed końcem podcastu da radę? Zipson, halo. A on mówił przed końcem podcastu, ja myślałem, że przed podcastem. No miałem być przed, ale skoro teraz nas raiduje, to pewnie nie zdążył. Pytanie, czy zdążył chociaż w trakcie. Idziemy, no dobra, więc jeszcze będę tutaj się, czytamy dalej, żeby nie dać mu chwili na odpowiedź. Krzywy w Tetrisie na Nesowskim. 19 level, 10 minut 33 sekundy. Nowy rekord w Dark Souls 2 NPR-cent o 60. Oki, to jest ciasne. Idziemy dalej. Propo ciasnych rzeczy. Vortex się wkradł na leaderboardy Need for Speed Underground 2. Pierwsze miejsce w Stage 0 plus 1. Jest szybszy od Evila i od JV. To już w ogóle kosmos. Którzy są tak jakby bogami Underground 2. Znaczy nie, Evil to tak bardzo. Mhm. Chodzi o to, że byli na topce 10 zawsze. Minut 48 sekund. I tutaj Vortex też się do malucha podjął, o czym za chwilę. Shotu, Flyonoid bądź Muchtrix, Max Energy 3.36, Maluch Racer Alltrack Standard 37.11, Magentic Lee, Trabi Racer, który jest na silniku Malucha dwójki, tak, dobrze pamiętam. Alltrack 1 godzina 9.25. Edward, Micromages, czyli taki indyk na NES-a, 27.13. Nie sądziłem, że Edward też ma NES-a. Franzowski. Maluch Racer, top tuning, znak zapytania, 28.43. Zabierz kursor, bo nie widzę, co jest tam napisane. Dziękuję. 28.43, dwa razy.
Idziemy, no i dobra, no i to w zasadzie o Maluchu tyle. Maluch widać, że się powoli rozkręca. Marczesław zrobił coś, co nie jest Harry Potterem ani Wieśkiem. Helltaker NPR 4 minuty 53 sekundy? Tak. Może być na GSP-ie, czekamy jeszcze na zgłoszenie. Najwyżej odrzucimy. Franzu, Colin McRae Rally 2.0, UK, odcinek 4, IL, to jest oczywiście, minuta 14 sekund 30 setnych, rekord świata swoją drogą. Idziemy dalej, wracamy, dawno nie było platformówek. Saksu, Super Meat Boy 106%, 2 godziny 59 minut 46 sekund. No to już kolejny Meat Boy, więc już kiedyś o tym wspominałem nawet. Grakietowiec, Saints Row the Third, koleś, który chciał zrobić rana, długo się zbierał, w końcu się zebrał i teraz no, to jest jeden run, który zrobił oczywiście przez przypadek, przez złośliwość rzeczy na martwych, nie udało mu się nagrać. 3 godziny 57 minut 52 sekundy, co jak na pierwsze rany, to jest bardzo dobrym czasem. Dobra, pokaż, przejmiesz? Depresja z Talosem, ale tym razem 100%, 53,59 RTA albo 53,01 loadless, czyli brakło, czyli sekundę poniżej 54, a tu dwie powyżej 52, czyli całkiem śmieszny rozstrzał, że akurat tyle. Vortex, Maluch Racer, All Track Standard 32,45, bo Maluch Racer, jeśli nie wiecie, ma jakiś pierdylion samochodów i każdy z nich to osobna kategoria. Więc tych runów jest mnóstwo, mimo że runnerów nie jest tak dużo. Magentically również w tej samej kategorii 2 sekundy szybciej, 32,43. Kira 96, Parable Place All 3 Beginner w 41 sekund i 296 setnych. Jeśli nie wiecie, czym jest Parable Place, to nigdy nie byliście użytkownikami Windowsa 7, którzy nie mieli gier na komputerze i nie mieli internetu. To rekord świata swoją drogą. Tak, to rekord świata, a ta gra to jest taki pinball Space Cadet, tylko że na Windowsa 7. Tak, tylko że to nie jest pinball dosłownie. No tak, to jest po prostu takie gówno gierka. Tak. Kazo, Half-Life plus kaczka procent. Czyli cały czas kucamy. Godzina 21.53 i to jest nowy PB, ale nie wiem, czy nowy WR. Wiem, że Kazo... To nie jest WR. Ta kategoria była w pewnym momencie tak niszowa, że Kazo chyba jak zaczynał, to miał WR w tym? Coś takiego było? Wydaje mi się, że była pusta jak zaczynał. Miał WR, bo prawdziwy WR nie wrzucił rana na SRC. A, to chodziło, dobra. Kira 96 znowu z Parable Place Comfy Cakes, czyli to jest chyba level w tej grze. 25 sekund i 900 setnych. Franzola, Maluch Racer, Top Tuning 25,50. Top Tuning i Standard w sumie dostają same rany. Reszta to po prostu tak. Reszta po prostu jest, pyta tak, am I a joke to you? No bo jakby wszyscy tylko tego, robią standardy i Top Tuning. Magenticli zrobił parę ranów z Tuner Sportu bodajże, tylko nie wrzucał ich na rany, tylko na ścigałki. Tak się nie robi, panowie, wychodzicie. Get it? Dobra. Moment, będzie skończyłem. Dobra, Martins SR3 z DLC 3.17.29 i też WR. Czyli część druga snajpu. Pitpo, Battle for Bikini Bottom od nowa nawodnione, wiecie o co chodzi. Odwodnione. 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 Aha, że chodziło ci o to, że na przykład tak jak jest odrestaurowane, tylko że jak zrobisz odwodnione, to trochę nie działa. Dobra, ogarniam. Ja myślałem, że tak specjalnie odwodnione, a nie, że odwodnione. O, a, nie, zaraz. Any% bez taksi, bo taksi przenosi cię do końca gry, czy coś takiego. To jest N% takie, no jak masz w Vice City, no SSU, czyli N% bez tego jednego glitcha, który cię do końca przenosi, czyli faktycznie musisz zbierać te złote łopatki, tak się nazywa to w grze? Szpachelki. Złote łopatki, ale no, w oryginale w kresówce były szpachelki. Ja pozwolę sobie wyjaśnić tego trika, który pozwala zrobić tego, który pozwala przeskoczyć na taxi glitcha, wyjaśnię, bo wyobraźcie sobie, że masz w grze taki habik, że możesz sobie przeskakiwać pomiędzy levelami, które masz odblokowane, co nie?
No i wiadomo, nie możesz przeskoczyć między levelem, którego... Nie możesz skoczyć do levelu, którego nie masz odblokowanego, ale... Ale jeżeli wciśniesz... Ale jeżeli wciśniesz przycisk wyboru na tego, na zarówno na klawiaturze, jak i na padzie, to wtedy pominie ten cały dialog i cię ta i tak przeniesie. Więc wystarczy po prostu wcisnąć naraz na klawiaturze i na padzie, albo na konsoli na dwóch kontrolerach, no i możesz przeskoczyć się do ostatniego poziomu z pierwszego. To jest porąbane szambo. Ja wam, jeżeli macie grę, to polecam. W ogóle fajny jest też SpongeBob podstawka. Dałem dzieciakom. A jak ktoś nie ma gry, to polecam chodzić na głosowy, bo Pit porobi streama na Discordzie prawie codzienny. No i generalnie to jest fajna gra. Dałem kurde dzieciakom do grania wczoraj, bo miałem trochę przedszkola i wszyscy się wciągnęli. Nawet zebrałem mi łopatkę, o której nie wiedziałem. Kazo wrzucił Super Amazing Lego Adventure na GS Pass i jego opis zaczyna się od wyjaśnienia, że super, że Sawa to jest superancko niesamowita wagonowa przygoda. A myślałem, że się zaczyna od Dude, trust me. Boże. Tak, w każdym razie... To byliśmy na BFBB. Piotrunia zrobił Maluch Racera Maluchem Standard w 3041. To był run, który wywołał poruszenie w komiki Malucha, bo okazało się, że... nastąpił po prostu schizma całkowicie. Bo okazało się, że jak on może mieć takie dobre czas, on ma szybsze loady od kogoś, więc będziemy używać Loadlessa, tylko że Loadless nie jest na leaderboardach. Loadless był dostępny cały czas, bo zakociłem go w autosplitterze dawno temu i póki co ludzie przestali wrzucać rany. Przychodzi utalentowany runner, robi rana, który i Geta jest dokładnie taki sam jak wszystkie inne, ale RTA jest 2 minuty szybszy. I oni go hejtują, że ten, bo są gorsi. I całe community po prostu rzuca w niego kamieniami, gnoje. No tylko przyszedł i już dostaje w ryj. No ja nie wiem, jak tak można. Dobra. W każdym razie to. Kamil 2506 albo 205.06 albo 20506 albo 20506 albo 2056 i 6. Tak samo jak Turbo Diesel, jak TDI to jest Turbo Diesel i jeszcze i. Moonwalker Michael Jackson's Moonwalker Arcade Solo. To jest poprawiony czas, nie pierwszy, to już było, był jakieś 15 tak, to coś. Jest poprawiony czas. To nadal jest drugie miejsce. A w ogóle jeśli chodzi o Moonwalkera, to teraz Edward i Kamil to praktycznie biją się codziennie, co dwa dni. Edward swojego czasu nie wrzucał chyba na hashtag rany, ale widziałem, że 2 dni temu też zrobił PB, a wczoraj już został pobity przez Kamila, a dzisiaj jeszcze bardziej. Edward i Kamil biją się codziennie. Biją się codziennie. Mamo, Edward i Kamil się biją. Kira 96. Patapon, Part Game Dodonga 33-29, nie wiem czemu w live splicie, w zdjęciu z live splita było przekreślone tak po chamsku, tak bardzo, że było widać co tam jest napisane, blindfolded i zastanawiałem się, czy to są po prostu splity od kogoś, kto robił to bez patrzenia, czy jaka jest związana z tym historia, szczególnie, że to jest tak wykreślone, tak, że jak przeczytałem, to znaczy, że nie jest wykreślone. Kira świeższa kategorię raluje. Okej. Okay. Smaczny wrócił do... Zrobił powrót do Superhota. Wrócił do top 9 w Superhocie, o ile dobrze pamiętam. Tak, przebiło swoje stare PB o 18 sekund w przygotowaniu na GSPS. 20 minut 47 sekund. I słuchajcie sobie, wyobraźcie sobie, że to już wszystko. Wow. No i to są rany z ostatniego miesiąca. Jeśli było... Dużo mówiliśmy tylko i wyłącznie o ranach z hashtag rany, no bo to był miesiąc ranów jednak. No i dlatego mówiliśmy o każdym raczej przelotnie, a nie jakoś wciągając się w niego, bo byśmy dzisiaj z tym nie wyszli. Dobra.
Bęk. To tyle, jeśli chodzi o nowości. Splitujemy, bo jeszcze jest dużo do omówienia rzeczy, bo są maratony duże. Tak. Jednym z nich jest... są w sumie dwa duże maratony, które mają G na początku. Trzy mają G na początku. A, G? A, to przepraszam. No właśnie. Zaraz, co... No, na siłę trochę to G, ale niech będzie. Dobra. Od czego my zaczynamy? Dobra. Przede wszystkim trwa, jeśli lubicie naszych sąsiadów z południowej granicy, ale bardziej jak jesteście z zachodniej Polski, to trwa właśnie Czechosłowak Maraton, który nas tam, kurczę, wspierał często, jak robiliśmy GSPS-y, dawali nam hosty i takie inne, więc jak się nie zapomnę, to dostaną od nas tym razem, może. No, musimy się trochę pospieszyć, bo to jest ostatni run eventu w tej chwili. A, to nie dostanę. No, to znaczy Half-Life 2 Old Engine to nie trwa specjalnie długo. Mamy godzinę 10. Więc no będziemy, to... więc my się będziemy sprężać, to no widzicie tutaj, że no nie ma, że runów te, że wybór runów też jest taki, no wiadomo, 3-dniowo GSPS-owy. No jest Fallout 2, także no jest coś co od Fallouta. Jest Portland w GTA 3. Jest Yakuza Kiwami 2, jest Mafia i takie, jest Harry Potter, czyli no faktycznie jakby po prostu skopiowali rany z GSPS. Fuzimi robił samo Portland w GTA 3. Boże. Bo więcej już nie zna? Nie, to jakby od dawno chyba nie robił trójki, ale taki śmieszny ten, śmieszny... że jakby, że samo Portland. Dobra. Przestajemy się z nich śmiać. Dobra. Dalej. Także dalej. Jeśli zdążymy, to dostaną grubego hosta. Podwoją liczbę widzów. Dalej trwa również wciąż cały czas. W tym momencie. ESA Marathon, a konkretnie ESA... Summer Online, znaczy teraz nie, bo jest złam rekord na żywo. Bo podczas ESA Summer Online jeden dzień to Break the Record Live. No i ten Break the Record Live się właśnie dzieje teraz. I już kończy na szczęście, więc jak ktoś, tak jak chyba wszyscy z nas, to jest mocny Resident Sleeper, jeśli chodzi o Break the Record Live, to rany zaczną się z tego, co widzę, już za 3 godziny. Mordę, o 12.41 FF13 będzie. Bardziej interesuje to, że Attack on Titan przynajmniej będzie od Furba, bo będzie śmiesznie. Polecam obejrzeć Attack on Titan od Furba o 7 rano, jak się obudzicie, z prostego powodu. Furb będzie tam robił za swojego technicznego runnera i czytającego donacje. Brawo. Z tego, co ja jeszcze chciałem wspomnieć, to Taxi 3 od Ulwinda, które będzie jutro. Pewnie je przegapię jak debil, ale Taxi 3, nie wiem czy widzieliście kiedyś gry z serii Taxi, ale jeśli nie, to prawdopodobnie chcecie zobaczyć. Jak gadałem o tym kiedyś na swoim streamie, to Tarna zadał bardzo słuszne pytanie, w jaki sposób udało im się kupić licencję na Taxi, w sensie ktoś ją sprzedawał tak... co łaska, bo jakby ta gra nie wygląda jakby była porządną licencjonowaną grą. A dodatkowo jest na GameCube'a z wszystkich platform. Jeśli pamiętacie Paris Marseille Racing z ESA Summer ostatniego, to wyobraźcie sobie taką grafikę, tylko gra o taksi. No to tak wygląda taksi na PS1 czy PS2. Więc jest fantastyczną grą, fantastyczną licencjonowaną grą. A Taxi 3 na GameCube jest pewnie jeszcze lepsze. Szczególnie, że Ulwin to zapowiadał, że będzie zabawne. I jeszcze z jednej rzeczy, która wiem, że mnie interesowała, to jest... gdzie to jest? Horror taki nazywa się... GTA 3 Portland? Mniej więcej, ale nie do końca. Blisko. Gdzie to ślepy jestem teraz? A może to już było, a jestem... Tak, jestem... Okej, jestem idiotą, to było dzisiaj 7 rano. Layers of Fear miało licytację na to, żeby runner albo runnerka, że założą sobie swojego
Wąsza. Wąsza. Pytonga na szyję. Bo mają wąsza i że będzie tam sobie siedział przez cały rany. Rzeczy w domu. I chciałem, rzeczy, które, chciałem to zobaczyć. To Metroid Zero Mission N% Blindfold. Tak. Tak. I to było naprawdę fajne. W sensie jedyny niefajny moment był taki, że... Nie, początek, bo się zepsuło się audio z gry, ale potem już było okej. Okay. To, że Bubzia nie wiedział, że jakby już po tym, jak on sobie wyciszył Discorda, żeby tylko słychać było to, co mówi, ale on nikogo nie słyszał. I Xoneris musiał, jakby komentował cały run. Bubzia jakby przegapił fakt, że przez jakiś tam setup nie słychać go na streamie. I jakby normalnie wiadomo było, że on się czasem będzie wcinał w losowych momentach i żebyśmy się razem z Xonerisem tego nie przejmowali. No ale nie było go słychać, więc czasem były śmieszne sytuacje, gdzie jakby to jest zrozumiałe, że jak ja coś czytam i on się wetnie i ja przestałem mówić, to dlatego. Ale jeśli nie słyszysz runnera, który mówi, to efekt to jest taki, że ja mówię i nagle przerywam w pół słowa na 3 sekundy i mówię dalej, bo kapnąłem się, że on mówi, a oni go nie słyszą, więc mogę mówić dalej. I Xoneris miał to samo, że po prostu mówił i ja wiem, dlaczego on przerwał, ale cała publika mówiła tak, co się dzieje, czemu on tak musiał cholernie dziwnie brzmieć. I najlepsze były słyszenie ich dwa razy, bo Bubzia coś mówi i Xoneris mówi dokładnie to samo, żeby stream mógł to usłyszeć. I jakby dokładnie, ale to i tak jest, jakby to jest po prostu inny poziom. Ranowanie całego Metroida półtora godzinnego z zasłoniętymi oczami. Takich rzeczy, które mnie mniej interesują osobiście, to na pewno będzie ostatniego dnia o 13, tak, to będzie w niedzielę za tydzień, tak w pół do drugiej będzie Jet Set Willy na Spektrum od Digital Ducka. To mnie interesuje ze względu na to, że po prostu jest bardzo mało gier, które są speedrunowane na spektrumie. Głównie dlatego, że niestety wczesne lata 80. to był okres, kiedy się robiło jakieś kiedy jakoś takie automatowe... Kiedy to będzie? Za tydzień w niedzielę. Drugiego? O 13.21. A o 13.00? Tak. Dobra. 13.00, Jet Set Willy. Myślałem, że o 1.00 to, że w nocy, dobra, nieważne. Po prostu ciężko we wczesnych latach 80. o gry na komputery, które mają zdefiniowany koniec. Aha, no tak. Bo tak. To wiadomo, wtedy to jeszcze był taki typowo automatowy model, że grało się dopóki gra ci nie... Że koniec z reguły wynikał z tego, że albo skończył ci się hajs, albo umarłeś. Tak, albo jakby to też... AVGN w którymś odcinku mówił, że na NES-ie już się nie liczy jakby wynik, tylko to, że skończyłeś grę. Że co to kurwa jest, a gra na Atari 2600 i właśnie, że jakby... Na Atari taki... większość gier była taka, że po prostu liczył się wynik, a nie to, że skończyłeś grę. Dlatego nie ma speedrunów na Atari prawie w ogóle. Jeszcze z takich interesujących rzeczy, w sobotę o 10:00 będzie Lotus Esprit Turbo Challenge, kategoria Easy, na Amigę w wykonaniu Tiny Teama. To jest interesujące, dlatego że jeżeli... No, że po prostu Lotus Turbo Challenge to jest fajna gierka, to jest kultowa gierka, to jest na pewno... I jeżeli ktoś grał w Horizon Chase, czyli w to, co my robiliśmy w czwórkę z pokerem, Pitboy z Dexterem jako kategorię, jako Darbo Rekord, no to Horizon Chase między innymi z takich gier i Stop Gearów na SNES-a czerpie garściami. No i gra, która miała część Coast to Coast na PlayStation 2, Outrun. Tak, Outrun, to też. Tak. No. Tak, to było Tron. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o interesy, statki z randomizera w Pokémon Crystal, Chrysm kontra Shen. O, no właśnie, no to... zapisałem to sobie, że to jest po prostu... 14.12, niedziela, że to naprawdę będą statki. Jeśli jakby widziałem, jak Shen robił to z... A z Chrysmem właśnie. Nie, myślałem przez chwilę, że z Kaiseronem, ale nie, z Chrysmem. To polega na tym, że macie odpaloną jakby ten taki tracker do Pokemonów, że jak tam klikniecie, to jest want albo że zrobione, no tak jak do bingo, tylko że do Pokemonów, że możesz zaznaczyć, że tam są wszystkie Pokemony z gry, czyli dla pierwszej geny to jest tam 151, a dla tej drugiej to jest tam te 300. No i Shen z Chrysem robili coś takiego, że jak zdobędziesz Pokemona, to jest twój strzał.
I on jeszcze chyba dla ułatwienia zrobili tak, że to też strzela w koło, tam w cztery kratki w koło. I ustawiają sobie na początku statki, a potem każdy złapany Pokémon to jest strzał do tej drugiej osoby. I jakby grają w ten sposób w statki. Poker, kiedy gramy w statki? W GTA San Andreas bardzo chętnie. Jak by to działało? W ukończonym... Samochody w import-export? Każda rampa, paczka. Samochody w import-export. O Boże. Tak. Robię wszystkie snapshoty w 10 minut i wystrzelałem 50 rzeczy od razu. Nie? Tak, wszystkie samochody. To jest taki randomizer, że randomizuje ci się karta i po prostu masz wszystkie znajdźki z gry. I grasz tylko w San Andreas, no bo tam jest najwięcej. I masz podkowa numer 26. Mary, podkowa numer 26. Trafiony. A pytanie teraz, trafiony. Które, czy skąd wiadomo, które jest które? No bo bierzesz numerki ze strony Itana, który ma numerki według wewnętrznego kodu gry, więc poker, bardziej... Problem zaczyna się wtedy, jak robisz zaprzoty moim sposobem, który no, zajmie już mi mniej niż 2 godziny, to poker. Nie wiesz, co zrobiłeś. No. Poker. Sanchez. Trafiony, niezatopiony. Dobra. W każdym razie, to jest bardzo dobry pomysł, ale nie na teraz. Aha. Kontra od TMR-a jeszcze jest z ciekawych rzeczy. Ostatniego dnia o 13.53. No polski akcent, jakbyście chcieli się uprzeć. I jest awful blok, ale... Polski akcent. I jest awful blok od Havarda. Ale kiedy? Bardzo dobre pytanie. Jestem ślepy. Control F a full. To jest poniedziałek o 20.17. A, czy tu przegapiłem. Dobra, tu jest. Poniedziałek o 20.17. I Rypin jeszcze jest. Kadzik przytomnie przypomniał. Tak. Ten roguelike. Ten roguelike. Pół do 10 wieczorem. Any percent wiatr, nie? Tam taki wiatr. Any percent wiatr morski. Wiatr morski. Any percent ta piosenka od Tokyo Hotel. Yes. A to jest tytuł faktycznie? Co? To był tytuł faktycznie? Tak, tytuł to był Monsoon. Okej. Okay. Two weeks from now. Hej, pamiętacie, jak na podcaście żartowaliśmy w statkach w znaleźć GTA? No to ten. Wiecie, co jest najgorsze w tych wszystkich pomysłach pokera? Ja z nim mieszkam, więc ja z automatu się zgadzam, nie? Ojej, dobra. Co jeszcze zostało? Taki, no już to. Dobra. Odchodzimy od ESA, idziemy na inny duży event. Okazuje się, że na GDQ też są polskie akcenty, tak jak już Kadziu z godzinę temu wspomniał. Na Sour Games. Szczerze, już to mówiłem przed podcastem, pozwolę się przerwać ci jeszcze. Jak zwykle na GDQ mówimy o tym, że tak średni ten schedule wyszedł i tak dalej, bo dużo takich gier, które nas nie interesują. Tak tym razem to naprawdę sypnęło trochę GDQ. No, miało z czego wybierać i wybrało faktycznie dużo. No, minus jest taki, że zaczyna się na przykład od Demon's Soulsów, no ale no, trzeba czasami takie rady też wyciągnąć. Ale są też fajne rzeczy, przykład Wiedźmin 3. To by się spodziewało. O 19.55 w poniedziałek 17 sierpnia. 18.55. 17. No 17, ale o 18, chociaż o 19. I to się pewnie... Nie lubię tego, nie lubię tych czasów AMPM. No ale pomyliłeś szóstkę z siódemką, to nie o to, to czy AMP czy PM, to nieważne. Nie wiem, przeliczyłem na 24 godziny format, popchnęła mi się jeszcze godzina w pamięć. Kurde, Ameryka jest dziwna. Ameryce nie popychają godzinę w pamięci, ja nie wiem, jak oni mogą żyć. Co za miejsce, nie do życia. Nie da się praktycznie. Ojej, z tego co słyszałem, schedule jeszcze będzie o zmiany, więc może się okazać, że Wiedźmin będzie ostatecznie... O Boże, człowiek, który załatwia wszystko, robi Streets of Rage 4. Tak, człowiek, który załatwia wszystko, Mike i Yama i jego bardzo, bardzo potężny telefon. To znaczy, mnie Streets of Rage 4 interesuje, bo to jest w sobie no dość świeża gra, bo to może was 3 miesiące, na koniec kwietnia weszło, ale z drugiej strony SpongeBob też jest świeża, a to już ma dużą publikę. Remake Demon's Souls na PS5? Kurde, jakbym miał PS5, to ciężko było mi wybrać. Remake Demon's Souls czy remake GTA 5? Remake? To dużo powiedziałem. Teraz jest ta sytuacja. No. Wychodzi PS5, więc PS4 stanieje. To w końcu sobie kupi PS3. To jak ten PS4 stanieje, to w takim razie będzie pełno wystawień PS3, bo ludzie będą chcieli skupić, więc wreszcie będą kupić PS2.
Grać na niej gry z PS1. Grać na niej gry z PS1. Jak człowiek. Dobrze, idziemy. Więc co tam jeszcze z takich? Tony Hawk, proszę. Jest fajny, krótki blok na NES-a. W ogóle mało nasówek jest jak na GDQ tym razem. Ale jest Adventures of Lolololo 2. To jest nasówka, którą akurat lubię. Of Lolololo. Lolololo. Później jest też dalszy blok NES-owy. Blok NES-owy jest Oblivion 4 z No Out of Bounds i Wiedźmin z Out of Bounds. Dobra, ale tak poza tym jeszcze wcześniej patrzę, bo jest Tony Hawk Pro Skater 2X. Czy co, dwa razy będą robili tego rana? Taki krótki jest? Że wcześniej się dwa razy wyrobi? Bodajże na Xboxa wyszła wersja 2X. W każdym razie to jest tak, konsolowa. Tak. Na Xboxa wyszła wersja 2X, dlatego jest robiona na PC-cie. Chyba jest pół dnia na suwek. No normalnie są dwa dni podzielone, więc... No śmieję się, że ten... Śmieję się, bo Maria mówi... 2X to chyba na Xboxa wyszło, a tam PC jak był. No w Xbox masz 2X na początku i na końcu. Na emulatorze Xboxa na PC-cie, bo są emu-only triki, bo kompatybilność emulatora to jakieś 12%. Dobra, ale od razu jest potem Dusk, N% Out of Bounds, co jest z kolei też ciekawą kategorią, bo faktycznie, bo w grze, która ma odwzorowywać Duba Quake'a, jest faktycznie Out of Bounds, kto by pomyślał, ale jest Out of Bounds, jest czasami master, że tak powiem. Co tam dalej jest? Horrorówki, Amnesia, N% Quit Out, Sell Out, Blood Thunder. No właśnie, przez Blood Thunder, czyli quality content raczej. Aha. Kulin Wino, czyli człowiek, który jest głównie znany z tego, że użył map Google, żeby zroutować True Crime Streets of LA. Jimmy Neutron versus Jimmy Negatron na PC-cie. To bardziej dlatego, że Jimmy Neutron jest, to mnie bawi tego. Co tam da? O, wcześniej jeszcze, tego samego dnia, 2 godziny wcześniej. Kirby and the Amazing Mirror, wiadomo, nasz człowiek, Swordsman Kirby, 100% na GBA. To jest klasyk, Sportsman Kirby to jest po prostu, jeżeli chcesz zobaczyć dobry run, no to wchodzisz Twitch, TV, kośnik Sportsman Kirby i widzisz, jak nie na wodach, to na żywo. Ja tak jeszcze się wtrącę, bo przypomniała mi się jedna rzecz i ją jeszcze fakt czekowałem. Ten run z Daska, o którym mówiliście, to on będzie miał dev commentary. Dave Osher na komentarzu. Na ESA też to chyba było, nie? To Zuro robił ten. Tak. Tak, Tezuro robił run z Daska i był dev commentary. Generalnie, jeżeli ktoś nie zna Dave'a Oshrego, czyli tak jakby kto był jednym z głównych tam devów w Dasku i kto zarządza New Blood Games, czyli wydawnictwem takim indykowym, to jest mocny memiarz. To jest mocny memiarz, więc polecam gorąco nadrobić sobie z Daska, z tego, z Esy dev commentary i tutaj też na to wyczekiwać. Teraz dla dużych chłopców Miami Vice od Casey Fru, dowolny procencik. Tak przeskipowałeś? A nie, no po prostu mówię co ja znalazłem, bo ja mam może jakieś dwie rzeczy, które znalazłem. Miami Vice od KZ Fru z licytacją na cutscenki, więc dobrze będzie. Dobrze ten. Przeskipował trochę pokera. Dobra, bo nie wiedziałem, że idziemy po kolei. No dobra, no to... No, pod wieśkiem, bo jest Wali od Teret Soka, było już na ESA i był to śmieszny run, tylko tu będzie NPC, więc będzie jeszcze szybciej. Mamy segment gier logicznych, czyli Portal 2, Talerz, Pryncypałek i Superlaminat. I Yono and the Celestial Elephants. To jest gierka, która wcześniej mi nic nie mówiła, nigdy w życiu, ale czytałem donacje, jak Bullet to robił na ESA i to, że ta kategoria nazywa się No Major Skips, to gówno prawda, bo jak byłem na tym runie jako czytający donacje i ja oglądałem ten run od początku do końca, to się zapytałem pod koniec Bulletsa, okej, to powiedz mi, to jak wygląda Enny, jak to jest No Major Skips? Gdzie jest ten Major Skip, ja bym chciał wiedzieć? Czy No Major Skips trwa minutę, że to jest ten RAM? Bo tam faktycznie prawie wszystko się skipuje. I to jest taka fajna platformóweczka z rzutu izometrycznego i biegasz sobie słonikiem, bo jest Celestial Elephants, wiadomo. Ale no, bardzo fajnie się ogląda tę skipierkę i on też fajnie komentuje. Więc to jest taki run, który może być pod radarem większości osób i to jest rekomendacja kadzika w ciemno.
Z moich rekomendacji mogę wam polecić Night Trap. Best Ending, Best 4, Exilis, na ślepo. Właśnie nie na ślepo. Best Ending. A, nie na ślepo tym razem w końcu. Właśnie nie na ślepo, bo na ślepo to jest Incentive. A, na ślepo to jest Incentive, no tak. Night Trap. Ale to Majka i Jany zrobi swoje i będzie na ślepo. Night Trap, powiem w dużym skrócie, to jest gra, która się bardzo opiera na dźwiękowych i wizualnych cues. Zazwyczaj wizualnych, no chyba, że jesteś blindfolded, no to w super tak dźwiękowych. I gdyby nie te blindfolded, to może byłoby trochę słabo, bo to jest jeden wielki autoscroller, bo no, gra będzie zawsze trwała tyle samo, bo jest masz film po prostu interaktywny, w którym musisz łapać wampiry. Mhm. To tyle. Tutaj już niedługo potem. To jest w czwartek, a potem jest Hypnospace Outlaw N% All Cases. Co tutaj wnosi All Cases? Bo tak jakby w Hypnospace Outlaw jesteś jakimś takim prawie no jakimś kurde tam kolesiem, który korzysta z Hypnospace'u, czyli takiego internetu we śnie, powiedzmy. I tam jesteś jakimś tam dobrowolnym szeryf, jakimś dobrowolnym enforcerem, że tam patrzysz, czego ludzie nie robią w tym internecie, że na przykład jakieś naruszenie praw autorskich usuwasz, albo harassment, te sprawy. All Cases polega na tym, że trzeba faktycznie zamknąć wszystkie sprawy, bo jakby się normalnie robiło N%, to generalnie gdzieś w 3/4 gry jest sprawa, gdzie masz po prostu jakieś nielegalne, masz bastować każdego, kto ma nielegalne pliki, co nie? Że w sensie, jeżeli ktoś udostępni jakieś nielegalne pliki, no to masz usunąć te pliki, ale okazuje się, że ten case jest tak jakby dostępny od dnia pierwszego. Bo możesz po prostu, bo to na tym polega, że jednym z tych ludzi, którzy szerują nielegalne pliki, jest tak jakby twórca tego Hypnospace'a. I on, jak ty usuniesz jego pliki, to on cię wypieprzy z systemu. I obudzisz się dopiero w nowym roku, który jest prawie na samym, który jest już prawie na końcu fabuły. Okazuje się, że te pliki możesz usunąć na samym początku gry. Co tak jakby skipnie 3/4 fabuły. Więc All Cases, takich skipów nie ma, bo trzeba wszystkie sprawy po kolei robić. Więc to będzie na szybko robione, więc nie będzie można bardzo śmieszków poczytać, ale to po prostu sam fakt, że to tak trzeba, mnie bawi sam fakt, że trzeba tak ustanawiać zasadę, żeby po prostu run jeszcze miał jakiś sens. Dalej tego samego dnia jest ważny blok, bo jest drugi polski akcent, czyli Warframe Boss Showcase od Cruzcadera. No i kiwamy się w Jacuzzi 2 od Fruba. W ogóle dziwię się, że to jest jego nick, to jest po prostu Frub tutaj wpisany, a nie Frub McGuffin, tak jak ma wszędzie indziej, ale okej. Okay. Jakuza Kiwami 2, Jakuza po raz pierwszy na GDQ, do tego stopnia to jest wydarzenie, że nawet deweloperzy gry to zaszerowali gdzieś tam na Twitterze, więc no wow. I jeszcze potem, dwa rany później, po tym jak będzie Randomizer Co-op, Ocarina of Time, bingo sześcienne, bla bla bla, nikogo to już nie obchodzi, mamy Half-Life Alyx jako bonusowa gra, czyli z racji tego, że jest online, to mamy pierwszą grę VR w historii maratonów na maratonie. Bo cały setup jest po stronie Rara, więc to jest, więc jeżeli maraton dostaje samo wideo, to już można robić VR-y. Mhm. Więc to jest całe GDQ i teraz czwartek. Ja świruję. No z GDQ trochę jeszcze jest rzeczy, ale no mówię, tutaj jest pełno pyszności, na przykład Kingdom Hearts level 1. Kto powiedział? Dobry run. Więc no możecie sobie zobaczyć schedule tutaj. Tak jak powiedziałem, ja jestem z niego bardzo zadowolony, bo jest dużo, dużo pyszności. No i są też polskie akcenty, więc... O, jest będziemy o nich na pewno postować jeszcze. Jest Azbot, który gra w Super Mario 64 Shindo N% bez BLJ-ów. Jest też, nie dość, że mówiłem o tym, że Casey robi Miami Vice z cutscenkami, być może, pewnie tak. Jeszcze GTA Vice City wreszcie doczekało się czegokolwiek innego niż No SSU po raz już trzeci na GDQ, bo jakby Casey już powiedział, to już było nawet na SGDQ, zanim się przerzuciło na typ online, że Casey po prostu powiedział, że nie wrzuci No SSU, bo jeszcze gnoje mu zaakceptują. Bo jakby No SSU było raz na AGDQ 2017, chyba wszyscy, kto jakby sporo ludzi kojarzy ten run, po prostu go oglądali, bo on poszedł całkiem viralowo.
Ja go oglądałem nawet jakby dawno temu. Jakaś faworyzacja speedrunnerów przez GDQ, bardziej kategorii, a nie ten. Potem było na GDQX chyba i na tym GDQX było, na tym GDQX była, był jakby, jak to się nazywa, bidwar na to, która gra, czyli czy trójka Eny, czy Vice City no SSU będzie na następnym AGDQ. I gnoje po raz trzeci wybrali do SSU. I po prostu to było tak, że ja myślałem, że nie, spoko, nie, to przynajmniej teraz jakby ludzie wybiorą trójkę, no bo wiadomo, Vice City bardziej popularne, ale no było już dwa razy i trzeci raz było na SSU, więc jakby zżygać się już tym trochę idzie, więc wprów rzucił chyba trójkę Eny i Vice City All Missions, żeby po prostu już nie dawać już nie nawet... Nie mieli SSU, że muszą coś innego. Nawet żeby nie dawać szansy, więc powiedział, że jakby woli, żeby go odrzucili, a nie żeby znowu robić to samo. Raz milionowy. I to chyba tyle. Możecie sobie sami jeszcze pooglądać, co wam pasuje. Tak, jest dużo rzeczy. Tazbot, są Kingdom Hearts, są jakieś tam różnego rodzaju Mariany, Soniki, no czego by tylko dusza zapragnęła. Mi się ogólnie podoba ten schedule. Swoją drogą... Ja jestem trochę bias, bo jestem w nim też, ale... Swoją drogą, jakaś faworyzacja speedrunnerów przez GDQ, że kręcimy dramę. Tak! Spokojnie na wyświetlenia, dawaj! Powiedz coś przykładu. Boże. Dobra, tyle mamy z maratonów zagranicznych, powiedzmy. To teraz czas na maratony... Lokalne. Lokalne. GSPS, jeśli jeszcze nie słyszeliście, GSPS w formie również tak jak GDQ i ESA w formie online otworzyło swoje zgłoszenia. GSPS 2020 online, który miał być ogłoszony na tym podcaście, ale mi i Meremu się naraz wysypały komputery i było super tydzień wtedy. ONGUS dalej nie jest najlepszą stroną w mojej opinii. Więc na 100% jest mniej więcej tak, dlatego przynajmniej nie ma tego paska na dole, który pozwalałby ruszać stroną na boki, co jest skandalem, ale okej. Zmniejszamy trochę wielkość, mam nadzieję, że wciąż coś widzicie. Na 1080p powinno być w miarę widoczne. To mój. I możemy przejrzeć, co było zgłoszone, tak. Ile okay, tego mamy. Jeśli coś teraz i odświeżymy, to macie szansę jeszcze być na podcaście. Więc... Bang. Dobra. Trabi Racer. Od Magenticali. Magenticali. Kylie, give me one more chance. Magenticali. Okej. Okay. Do metalu. Do metalu. Zaraz. Chciałem tylko jedną rzecz sprawdzić. Aha, dobra. Wiecie co? To jest, no, przepraszam, przypadkiem zrobiłem publiczny shame. Ała. PB 1.09.25 i estimate godzina 10. Yikes. Nie wiem, czy to będzie weryfikowane. Nie, nie wiem, czy ty jesteś magentykli, ale panowie, tak się nie robi. Wychodzimy. Wychodzicie. Albo bardziej właśnie wychodzicie. Znaczy, nie, wyszło. Troszkę wyjdzie, jak się nie weszło. Nie, no nie, jasne, w ścigance się czas nie zmienia. Godzina 24.58. Estimate, godzina 25. Spoko, damy radę. Dobra, Maluch Racer, też od Magenticali. Maluch Racer, All Tracks, albo Top Tuning All Tracks. Maluch Race. Maluch Race. Samochód TBD. Aha, czyli to jest wyścig. Aha, to jest... A, wyścig, tylko ktoś nie lubi robić wyścigów. Kurde, jakby... Dobra, ja wiem, że ONGUS to nie jest najprzyjemniejsza platforma na świecie, ale to tam jest całkiem jasne, że jeśli robi się wyścig, to się wysyła ludziom kody do zaproszenia i wtedy to się wyświetla jako ten. I wtedy kategoria to jest... Nie, zaraz, co? Potwierdzenie. Ja mu kurde czas... napisz. Nie, dobra, ja nie ogarniam, w jaki sposób oni nie potwierdzili... Dobra, pytanie, czy Shotów Ranzola nie potwierdzili swoich zaproszeń koledzy, czy nie zostały wysłane? Aha, nie dostał kodu. Dobra, ups. To albo to przynikło tak, zobacz, idźmy dalej. Hoxie, Yakuza Kiwami. Eny. Czyli remake jedynki? Kiwami 2, Eny i Majima Saga, które... Chyba sama Majima Saga może być fajnym bidwarem. Znaczy nie tyle bidwarem, co... Licytacją, jego, no. Licytacją. No a jeszcze oczywiście będzie licytacja na temat karaoke w Yakuzie, jeżeli ona przejdzie, bo jak nie, to ja sobie porozmawiam z ludźmi. Wiedźmin 3 z obowiązkową licytacją na zakończenie.
Super hot od smacznego. Czy wiecie, nigdy nie było. Może tylko być. Tylko jeszcze nie było. To może być. To może być smaczny run, naprawdę. Colin McRae Dirt 2. Dirt Tour Any Procent. Any procent. To wrzucę low percent, jak odzyskam kompa i zrobię PB. To znaczy, w sumie muszę zmienić nazwę kategorii, daj tam chwilę. Greg Kao, tajemnica wulkanu od Rytin, i to aż w trzech kategoriach, czyli wszystkie artefakty, w którym zbiera się wszystkie artefakty, kto by pomyślał. Eny, czyli gadżet zamontował w samolocie nowy silnik, mówię ci, to będzie czat. Wierzymy, nie, na, wierzymy gadżet na słowo. Gadżet zamontował nowy silnik w samolocie. Mówię ci, to będzie czat. No i super. Nadzieję, że wam się podoba ta kwestia, powinien się usłyszeć cały Eny percent. I Truhando też jest tutaj. Też tu jest. RZK też tu jest. Odrytin również Call of Duty. Zabawa dla całej rodziny. Crazy Machines, czyli ta gra logiczna. Czyli ta czyli tak, ta platformówka, ta szczelanka, ta logiczna. Koniec tematu, dziękujemy. Franz, Colin McRae Rally 2.0, nikt się nie spodziewał. Mamy trochę wyścigówek, spoiler, nie zaakceptujemy wszystkich. Nie, naprawdę? GTA 4 od Tropego też w trzech kategoriach, czyli N... Ale percent, czyli N... Bardzo podoba mi się N percentie estimates 5.31. Czy 5.30 to jest PB? I on jest matematycznie wyliczony chyba. Nie wiem, czy... Nie, dobra, PB to 5.4, no dobra. Jak to się nazywa? Niechlubne wspomnienie jest takie, że GSP z 2.17 liczył estimate za runnerów. Przynajmniej pomysł był taki, żeby liczyć estimaty za runnerów, i mieliśmy formułę na to, która była okropna. Bo estimaty wychodziły. Formułę? Ci, którzy zaglądali do dokumentu, to mieli. To dobrze, mnie wtedy nie było. Ale dokument robiliśmy chyba tylko we dwóch, ale to nie pamiętam. W każdym razie wiem, że dodawaliśmy coś w stylu. Pokażę wam, dobra, nie wiem, czy to mam jeszcze, ale może kiedyś znajdę. To było na zasadzie run poniżej 5 godzin, dodaj 10%, run poniżej 3 godzin, coś takiego, dodaj 10%, run poniżej iluś godzin, dodaj 15%. I tam wychodziły jakieś szaleńcze estimaty, ale przynajmniej Hoxie byłby poniżej estimatów San Andreas wtedy. gdyby ta formuła zadziałała, więc może nie tak źle by było. Dobra, od Tropego również KO2 w wersji digital version Kylie Give Me One More Chance, w wersji single i w wersji wyścigowej z shotu. I dalej Klawzo wrzuca grę, w której Kadziu już się nie nadaje. A ja bym był? Kaśka, to jest bardzo dobre pytanie. Dobra, sorry, ale ten moment. Dobra, to ty sobie licz, ja idę dalej. Plawzo, ojciec chrzesty 2. Kadziu, coś powiesz o tym? To może być pierwszy run ojca chrzestnego 2 na GSP się od osoby, która jest do tego wykwalifikowana i zna się na grze. Czego przykładem może być fakt, że estimate w przypadku Plawzo jest o godzinę mniejszy niż mój na... Plawzo ściął rana o godzinę generalnie. Tak. Plawzo ma godzinę lepszy czas ode mnie, jest dobry w tę grę. Idąc dalej, Hoxie i Yakuza 0, czyli tak jak wspomniałem, prequel Yakuzy. Tak, czyli mamy całą trylogię Yakuzy 0-1-2 już zgłoszoną. No pewnie będzie tylko jedna przyjęta, ale która, to wie tylko skład, który akceptuje rany. Jedną z osób, która akceptuje rany, jest Hoxie. Idąc dalej, Kilogram wrzucił Somę, czyli bardzo przyjemnego do speedrunowania horrora podwodnego. N%, estimacik, godzina 10, czaisz klimat. Przepraszam, klimacik. I dalej, i uwaga, bo tutaj legenda nieudanych speedrunów na GSPS-ie. Pitpo wrzuca automodelisty, wrzuca rana, wyścig z automodelistą, wyścig z obozie ze mną.
Czyli tą anime wyglądającą ścigałką, która jest szybsza w japońskiej i europejskiej wersji na PS2, wszędzie indziej się. No, to kolejna ścigałka, także coraz większa konkurencja dla Malucha. Tutaj kolejna kategoria Pitfall GTA 3 Overdose, czyli zbieramy wszystkie adrenaliny, które spowalniają czas. 10 minut, wcale nie filler. Idąc dalej. W każdym razie lepiej zgłosić niż nie zgłosić. No wiadomo. Co najwyżej odrzucimy. Co pamiętam, no właśnie, jeżeli wahacie się, czy to zgłaszać, czy nie. O ile nie uczyliście, zaczęliście się uczyć tej gry tydzień temu, żeby zrobić tylko na evencie i zapomnieć, to możecie wrzucać wszystko. Co najwyżej odrzucimy. Co najwyżej odrzucimy, nawet zachęcamy, żeby wrzucić, patrz na ciebie Pitboy twojego SpongeBoba. Enemy zgłosił Postala 2 Pacifist N% Enhanced przez CH. Sam tutaj zainteresowany pisze, że stara się przejść grę jak najszybciej, nie zabijając ani jednej osoby, glitche oraz exploity są dozwolone. Na przykład będzie latanie łopatą. Latanie łopatą. To znaczy, ja znam tylko latanie z łopatą, bo grałem trochę w Team Fortressa. Tak, Martins, to nie był bardzo, to był niechlubny moment, ale tak się zdarzyło. Pokerek właśnie tutaj, sami surykatka. All levels, myślenie 4, te sprawy. Aha. No wiadomo, ktoś już... Na kategorii all levels bez myślenia 4. Moja ulubiona. Sprawdź ich wyniki, przelicz czasiki, odwróć tabelę Hoxa. Jan wrzuca Just Shapes and Pitch, która jest rytmikiem, więc się dziwię, że wrzucono, ale zobaczymy. Kategoria Boss Rush % Story Bosses. No po prostu kształty i bity, czego nie rozumiem. A tutaj Kruskader wrzuca. A to powinieneś zanucić z niemieckim akcentem. Bo wydana była tylko w Niemczech. Przepraszam, nie umiem, nie mam aż takiego talentu. Tabelo gra Game Boya Color. N% będzie. To jest ten tabaluga. Kruskader również wrzuca GTA 2. N% no glitch. No glitch. Czyli nie możemy zepchnąć gościa do wody i rozjechać go, żeby dostać w pizdu hajsu? Jarusz, o tutaj właśnie, no. Co to byłoby za GSPS, jakby tego nie było? Dobrze, Sprashfekta, Trylogia Hando, 652%. Brakuje ci rano do maratonu, a może chcesz zrobić dodatkowy dzień? Oto przychodzę ja z dosyć ciekawą propozycją zaprezentowania 6 gier ukończonych maksymalny procent w jednym ranie i przy tym nie umrzeć ze zmęczenia. Powiem ci tak, Janusz, z tego, że to jest online, to nie zdziw się. Nie zdziw się, jak dostaniesz ten jeden dzień, więc trenuj. Bo może być tak, że ten run przestanie być memem. Więc uważaj, bo sobie zagrabisz. Idąc dalej, Shotu wrzuca Flynoida, czyli Muchtrix bracia Muchowski. Any percentik, 23 minutki, przejście gry w poziomu 1 do 20, od 1 do 20. Tutaj widzę mocne słowa, bo PB 22, 28, estimate 23. Ale mówi, że postara się zejść poniżej 22 minut. Miejmy kurwa nadzieję. Słuchajcie, nie róbcie tak, w sensie jakby... No to jest proszenie się o to, żebyśmy wam wywalili tego rana, jeśli ktoś robi 22,58 i estimate 23 i zrobię lepiej. No jak nie zrobisz, to nie będziesz miał rana na evencie, no jakby... Zrób... Jakie to są liczby? 22... No to zrób 25 i dostaniesz się tak czy tak, ale nie... Nie ale tam. No z 23 to... No to tak już troszkę ciasto, kolego. No i teraz Feksik. Wyścig z Bartoszem Pawlikiem. Fallouta, N%, standardowy Fallout, wszystkie bugi dozwolone, wiadomo, nie usuwamy szczurów. Wszystkie bugi dozwolone poza demo chyba, z tego co rozumiem, czy to jest z demem już?
Właśnie. Nie, to w dwójce było demo i demo i no demo. Tak, faktycznie, to z dwójki. Ale jestem w sumie ciekaw, bo co do dwójki też mieli się panowie zastanowić, więc zobaczymy. I dalej blok Kazoszter. Half-Life Fig plus kaczka procent. Plus kaczka procent. To już wiadomo, czyli Half-Life Alekucamy. Miners N% normal. Czyli po to, żeby kopać w dół, zdobywamy lepsze rzeczy, żeby kopać w dół i kupujemy bomby, żeby kopać w dół. O. I na koniec wiadomo, super maze, przepraszam. Superancko niesamowita wagonowa przygoda. Gra przepchana ryngy opisami, które ledwo trzymają się ze sobą i nadające się świetnie najszybniej szkowanie z ludzi, którzy zgodzą się na wpisanie ich ników jako osoby biorące udział w przygodzie. Kategoria All Wagons, czyli robimy w zasadzie 100%. Czyli wszystkie wagony Filipa za 3 godziny? Chyba tak. To jest... Jedno przejście jest pełne, ale wagonów jest dużo, więc no... To jest ten z szalonych ranów. To jest ten ran, że gdyby był dłuższy, to sprawdź fakta. Tear of Madness. I to wszystko tego, co jest zgłoszone. Więc na obecną chwilę ja odświeżam dla pewności. No niestety nikt nie zdążył się na załapać jeszcze. Więc to są wszystkie rany na obecną chwilę. No i będzie splicik. Ja powiem więcej, jest szansa, że Wiedźmin nie będzie jedynym ranem, jaki zgłoszę, bo mam niespodziankę w zanadrzu, ale muszę ją przygotować. A, tak z ostatniej chwili, bo patrzę, co Jaket wrzucił na spamowiec, bo już to migało w internecie, ale jeżeli ktoś nie słyszał, z dwa dni temu był jakiś wielki wyciek od Nintendo, między innymi kość źródłowy Mariana 64, okazuje się, że Luigi tam miał być. Tak. Aż Kazio wstał i wyszedł. On teraz idzie do ojca wytłumaczyć mu, że to jest takie... El is real, no kurde. Ojej, dobra, więc no ja bym tu już splitnął. To chyba tyle, najwyżej możemy czekać na Q&A od was. Tak, jeżeli macie jakieś Q, to walcie, my możemy dawać A, możecie jeszcze jakiegoś ranika wrzucić ewentualnie. Kadziu, jeszcze nie usiadł, moment, uwaga. Kadziu, jak tata zareagował na to, że Luigi miał być w Marianie 64? Wow. To, że był wycięty, to starej... Ale psychol, chodzi o to, że faktycznie potwierdzono w kodzie źródłowym... No bo mówię, był wyciek i potwierdzono w kodzie źródłowym, że Luigi tam miał być. Idąc dalej... I dobra, Podpo się pyta, ile A za jedno Q? Zależy jakiej quality to jest Q. Zależy jakie Q jest to Q. Czy puścicie mnie jeszcze kiedyś? Do Teksasie. Właśnie, ja bym nie chciał jechać pociągiem teraz Podpo, bo jeszcze wypierdoli. Znaczy, jeżeli przywiążę cię do krzesła, to nie. Kiedy tutorial do Gothica popłuc. Czy jakie są plany co do dodatkowych tras malusu? Trasy w Alltrack zostają takie, jakie są. Ja już to wcześniej mówiłem, że nowe trasy, że nowe odkryte trasy idą do Aieli, ale Alltrack zostaje takie jest i takie, jakie jest, żeby był baseline, żeby na każdej wersji dało się zrobić. Tutorial... Dobra, z Lepeksu, dobra, pomijamy automatycznie wszystkie wypowiedzi ze słowami tutorial po polsku. Na czym zagrasz Chip and Dale na maratonie? To nie jest ta niespodzianka, o której mówiłem, bo miałem plany, żeby zagrać na czymś innym jeszcze, ale nie zdążę tego zgłosić, bo do zakończenia zgłoszeń jestem tu, ludzi tłum. Myśli takie dziwne. I nie mam sprzętu żadnego, żeby móc to zagrać jakoś porządnie, więc no. A nie chcę zgłaszać czegoś, żeby potem się okazać, że w sumie na tym jednak nie mogę zrobić. To byłoby głupie. Kiedy będzie wiadomo, czy dostaniesz się jako moderator czatu, czy osoba czytająca donacje, nie wcześniej przed zakończeniem zgłoszeń do gier. Ale jeszcze tak, nie wiadomo kiedy. Wybranie wolontariuszy oraz sam harmonogram wolontariuszy będzie w późniejszym okresie. Jak polityk. A nawet jeszcze jakbyś walnął, że w ostatnim czasokresie nie mieliśmy na to funduszy, to jak polityk z PRL-u.
w ostatnim czasokresie nie mieliśmy tego funduszy. W ostatnim czasokresie. Dobra, wydaje mi się, że ten, to tyle na Q&A. To jest dobrze, że ja tak wspomniałem, tak tylko nawiążę, że są cały czas otwarte zgłaszania na wolontariat, więc jeżeli chcecie wspomóc tutaj, czy będąc moderatorem na czacie podczas eventu, a przez event przewija się naprawdę dużo osób, więc dziękujemy za wkład, lub jako faktycznie osoba czytająca donacje zdalnie, bo tak teraz będzie to wyglądało, ale też będzie to pomocne, no to zgłaszajcie się, w najgorszym wypadku odrzucimy i po prostu będziemy współpracować, żeby zrobić ten event po prostu jeszcze większy, lepszy, mimo tego, że online. Dobra, więc tutaj już widzę, że pytań w zasadzie nie ma. Jeżeli są pytania, to już wyjaśnicie sobie w barażach. Już się sami wyjaśnicie. To za garaże. I dobra, czyli to tyle. Pa, pa. Ja idę się umyć.